Dobrze. Możemy zacząć, tak? Witam serdecznie. Otwieram 66. sesję 8. kadencji Rady Gminy Filej. Witam panów radnych, witam sołtysów, w szczególności witam panią sołtys Zagród Łukowieckich, panią Olgę Sapie. Witam szczególnego gościa, pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana starszego kapitana Sylwestra Goławskiego. Witam panie komendancie. Pracowników z panem wójtem Grzegorzem Siwkiem na czele. Przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Dziękuję. Na 15 radnych obecnych jest 13. Stwierdzam kworum do prawomocności podejmowanych przez nas uchwał. Przystępujemy do odczytania porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt piąty, informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubartowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Punkt szósty, złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2023 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2024. Punkt siódmy, złożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2023 rok oraz przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok. Punkt dziesiąty, wolne wnioski. Punkt jedenasty, zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś jest, ma jakieś pytanie co do tak przedstawionego porządku obrad? Dalej nie ma punktu. Dalej nie ma interpelacji. Przechodzimy do głosowania nad porządkiem. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, 1 głos przeciw. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został, jest wyłożony. Każdy z panów radnych mógł się z nim zapoznać. W tej chwili przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu bez czytania. Proszę. Dziękuję bardzo. 13 głosów za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Stwierdzam, że protokół został przez nas przyjęty bez czytania. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu czwartego. Sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Zapraszam panie wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Komendancie PSP, Szanowni Państwo, Sołtysi, pracownicy Urzędu, Szanowni Mieszkańcy Gminy Filej. Przedstawię pokrótce sprawozdanie z działalności wójta gminy Filej z okresu między sesjami, to jest od 28 grudnia do dzisiaj. Szanowni Państwo, na początek chciałem, zanim przystąpię do tego sprawozdania, poprosić panią sołtys Zagród Łukowieckich o podejście tutaj do mnie. Kilka słów powiem. W związku z rezygnacją funkcji dotychczasowej pani sołtys sołectwa Zagrody Łukowieckie zarządzone zostało spotkanie wiejskie celem wyboru nowego sołtysa. Odbyło się ono w niedzielę 7 stycznia w świetlicy wiejskiej w Łukowcu i w wyniku tajnego głosowania funkcję sołtysa jednogłośnie objęła pani Olga Sapieja. Dotychczasowej pani sołtys, pani Agnieszce Siwek, dziękuję serdecznie za czas, za zaangażowanie i pracę na rzecz sołectwa oraz całej gminy. Natomiast na ręce
nowej pani sołtys, pani profesor Jej. Składam jeszcze raz gratulacje z okazji wyboru na funkcję włodarza sołectwa z Ogrodu Łukowieckie i życzę owocnej pracy, pomyślnej realizacji zadań i razem z Radą Sołecką na rzecz mieszkańców sołectwa oraz całej naszej gminy. Serdecznie jeszcze raz pani dziękuję, te gratulacje już złożyłem, a dzisiaj oficjalnie wręczam pani zaświadczenie o wyborze. Szanowni Państwo, 28 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Firlej, po której radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście na czele z księdzem proboszczem naszej parafii spotkali się na wspólnym opłatku. Proszę Państwa, to była okazja, żeby się spotkać. Na podobne spotkania opłatkowe zostałem poproszony do Starostwa Powiatowego w Lubartowie z przedstawicielami samorządów, członkami zarządu powiatu, radnymi powiatowymi i dyrektorami podległych jednostek oraz przedstawicielami Policji Straży Pożarnej. Były to ostatnie spotkania, resztę już są spotkania noworoczne, o których być może jeszcze dzisiaj wspomnę. Nowy rok rozpoczął się równie intensywną pracą, co koniec poprzedniego. I tak na początek warto wspomnieć o rozpoczętych pracach przy odbiorach inwestycji pod nazwą Utworzenie Świetlic Wiejskich i Gminnego Domu Kultury w gminie Firlej. Przypomnę tylko, że ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie prawie 4 milionów, natomiast realizacja projektu opiewa na kwotę 4 milionów 615 z groszami. W ramach zadania wykonano roboty budowlane świetlic wiejskich w miejscowościach Czerwonka, Gozdów, Łukowiec i Sułoszyn oraz Gminnego Domu Kultury w miejscowości Firlej. A finalnie protokoły odbioru zostały podpisane niedawno, bo 25 stycznia odebraliśmy te budynki i tam, gdzie trzeba było ponownie zniwelować teren, który został jeszcze niepoprawiony ze względu na pogodę, te prace zostaną wykonane, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą na dokonanie tych robót. 8 stycznia ogłosiłem zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Firleju. Wpłynęło 3 oferty. Postępowanie nie jest jednak rozstrzygnięte ze względu na oczekiwania na podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Lubartowskiego w sprawie zmiany zapisu w celu darowizny działek przy ulicy Spacerowej. Tam chcemy ten przok usytuować. Również 8 stycznia złożyliśmy zapytanie ofertowe na realizację dostawy materiałów przeznaczonych na poprawę dróg gminnych. I w wyniku analizy ofert 22 stycznia podpisałem umowę na realizację dostawy kruszywa oraz innych materiałów z firmą DK Trans z Lubartowa na kwotę 97 969,59 zł. Odnośnie teraz już dróg, już wspomnę od razu, bo na końcu też mam to zapisane. Szanowni Państwo, bardzo wiele wniosków wpłynęło o naprawę tych dróg. Wiadomo, w jakim one są stanie. Niedługo będziemy objeżdżać, kolokwialnie mówiąc, gminę, żeby zobaczyć naocznie, jak te drogi wyglądają. Część sołtysów, część osób do mnie złożyło takie podania ze zdjęciami. Widać, jak te drogi są zdewastowane i pragnę mieszkańcom gminy powiedzieć, że w miarę możliwości będziemy je naprawiać. Warunki pogodowe jakie są, takie są. Gdyby trzymał mróz od grudnia, tak naprawdę te drogi nie byłyby zdewastowane. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Skończyło nam się kruszywo w tamtym roku, w tym roku już będziemy je mieć, mamy, więc będziemy na bieżąco naprawiać. Szanowni Państwo, 10 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który to urząd ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie OSP w województwie lubelskim. Nabór do programu Lubelskie wspiera OSP. 26 stycznia zakończył się właśnie ten nabór. Natomiast tu jest ciekawa informacja. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podniósł kwotę przeznaczoną na ten cel z 6 milionów do 12 milionów złotych. Tego samego dnia wieczorem uczestniczyłem w inauguracji cyklicznych warsztatów
pod nazwą Bezpieczna Kobieta, organizowanych m.in. przez naszego pracownika, pana Marcina Bogusza, instruktora walki Krav Maga. Na zajęciach oprócz elementów samoobrony, w kolejnych spotkaniach panie mogły zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i z tego miejsca dziękuję przedstawicielom PSP oraz policji w pomocy w tych szkoleniach. 12 stycznia został ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Woli Skromowskiej przy szkole wraz z posadowieniem instalacji fotowoltaicznej. Termin mija 29 stycznia. Natomiast 17 stycznia ogłosiliśmy przetarg na budowę garażu na autobus szkolny i samochód OSP również w Woli Skromowskiej. Ten termin mija 1 lutego. Kolejnym oficjalnym spotkaniem, w którym uczestniczyłem, było spotkanie sprawozdawcze lokalnej grupy działania Dolino, Wieprza i Leśnym Szlakiem. Pan prezes zarządu LGD, pan Leszek Zieliński, podsumował ubiegły rok, przedstawił cele i zamierzenia organizacji na rok 2024. Rozmawialiśmy na tematy związane z rozwojem regionu, jego promocją, również promocją gmin, w tym gminy Firlej oraz możliwością współpracy w pozyskaniu środków na działania przewidziane w statucie LGD. 18 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisałem przy kontrasygnacie pani skarbnik umowę o dofinansowanie budowy placu zabaw nad jeziorem Firlej, realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypomnę tylko, że kwota dofinansowania to 76 356 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji zamyka się w kwocie 120 tysięcy zł. Ze strony Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę podpisała pani dyrektor Ewa Szałachwiej. Termin realizacji budowy placu zabaw to pierwsze półrocze 2024 roku. Natomiast zapytanie ofertowe robót ogłosiliśmy 22 stycznia. Termin zaś składania ofert upływa 6 lutego. Wieczorem 19 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Serocku reprezentowałem Urząd Gminy Firlej podczas uroczystego wręczenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP Serock do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W uroczystości wzięli udział m.in. pani skarbnik gminy Firlej, pan przewodniczący Rady Gminy. Na ręce zaś prezesa OSP w Serocku Grzegorza Bielewskiego pragnę złożyć jeszcze raz serdeczne gratulacje w związku z włączeniem tej jednostki do KSRG. Od 20 stycznia zaczęły się walne zebrania sprawozdawcze naszych jednostek OSP. Pierwsze walne zebranie sprawozdawcze OSP odbyło się w Firleju w Bibliotece Gminnej. I w trakcie tego zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki w 2023 roku, a także przedstawiono plany działań na rok bieżący. Dyskutowaliśmy również na temat przyszłej siedziby OSP w Firleju. Była wielka dyskusja, mamy jakieś postanowienia swoje, natomiast zarząd OSP w Firleju otrzymał jednogłośne absolutorium. Kolejne moje spotkania z druhami OSP z naszej gminy, ale również z powiatu lubartowskiego, odbyły się przy naszym jeziorze na terenie Gosiru. Tam braliśmy udział, oczywiście w większości jako widzowie, w ćwiczeniach ratownictwa wodno-lodowego. Zostały one zorganizowane wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Lubartowie. Udział wzięli strażacy OSP z powiatu lubartowskiego, a także członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, w tym naszej drużyny, oraz uczestniczyli również żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Oczywiście kolejne cykle Kobieta, Bezpieczna Kobieta są prowadzone. Panie oprócz samoobrony mogą uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie oby się to nie przydało nigdy, ale doświadczenie w pomocy drugiemu człowiekowi wydaje się jak najbardziej przydatne. 24 stycznia razem z pracownikami naszego urzędu uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym koncepcji przeprowadzonych w przyszłości prac konserwatorskich na cmentarzu powstańców styczniowych w Sobolewie Kolonii.
Z rządowego programu odbudowy zabytków gmina Firlej otrzymała na to zadanie prawie 1 000 000 zł. Natomiast 25 stycznia parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Firleju zawarła umowę na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym kościoła parafialnego. Wartość umowy to 480 tysięcy. Dofinansowanie ze środków rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład wynosi 470 400 zł. Podczas tego spotkania byłem obecny, ponieważ to nasi pracownicy zajmują się tym programem, a gmina Firlej dofinansowuje tę inwestycję kwotą niespełna 10 tysięcy, 9 600 zł przeznaczyliśmy na te prace. Zakończenie prac konserwatorskich planowane jest w listopadzie 2025 roku. Niedługo Państwo konserwatorzy przyjadą, będą rozbierać ołtarz, zabierają go do swojego zakładu konserwatorskiego. Tam zostanie wydrukowana imitacja, że tak powiem, ołtarza, żeby nie było gołych ścian, ale to o tym jeszcze będziemy wspominać pewnie na przyszłej sesji. Jak już wspomniałem na wstępie, 25 stycznia zostały podpisane protokoły odbioru świetlic i Domu Kultury w Firleju. Tutaj już nie będę komentował tego. Mam nadzieję, że w niedługim czasie nasi mieszkańcy będą cieszyć się z możliwości korzystania z tych budynków, które staną się miejscami edukacji, spotkań i integracji lokalnej społeczności. Dalej warsztaty. Proszę Państwa, w piątek 26 stycznia miałem ogromną przyjemność wręczać puchary dla zwycięzców pierwszego tenisowego memoriału Leona Filipka, który został zorganizowany przez dyrektora i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Skromowskiej oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KŁOS Wola Skromowska. W dekoracji zwycięzców brała również udział pani sekretarz gminy Firlej, pani Katarzyna Brzozowska. Te rozgrywki były pokłosiem odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej postać Leona Filipka, którą również z rodziną pana Leona mieliśmy zaszczyt odsłonić. Jestem przekonany, że to wydarzenie zainicjuje doroczne rozgrywki w tenisa stołowego związane z memoriałem Leona Filipka. W sobotę w świetlicy wiejskiej w Nowym Antoninie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Nowy Antonin, w którym również brałem udział. Podczas zebrania, podobnie jak na zebraniu OSP Firlej, przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki OSP w 2023 roku oraz plany na rok 2024. I w tym przypadku zarząd OSP Nowy Antonin również otrzymał jednogłośne absolutorium. Pragnę jeszcze wspomnieć, że w ostatnim czasie spotkałem się z wicemarszałkiem Zdzisławem Szwedem w celu konsultacji dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu województwa lubelskiego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tak zwanego FOGR-u. Wnioski można składać do 1 marca. My wytypowaliśmy 3 projekty. Pochwalę się, że to jest Nowy Antonin i to jest droga na Karolinę, przypisówka w stronę Leszkowic oraz droga w Łukówcu, tak zwana potocznie drogą pana radnego Popkiewicza. Przepraszam za tę sugestię, ale taką konkluzję, ale tak się mówi potocznie i wiadomo, że wszyscy wiedzą, o jaką drogę chodzi. Panie wójcie, jak mogę, to drogi z ulicy są rozmaitych. Dobrze. Może jeszcze może nazwa też taka będzie, zobaczymy. Szanowni Państwo, czy wszystkie dostaną dofinansowanie, tego nie wiem, ponieważ z reguły jest tak, że dofinansowanie przypada na jedną z dróg. Natomiast w tej sprawie będę miał kolejne spotkanie z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim 14 lutego. Zobaczymy, co się da zrobić. Mam nadzieję, że jak nie w większym, to mniejszym stopniu te drogi zostaną dofinansowane. I chyba na tym skończę. Jeżeli będą pytania, Szanowni Państwo, to jestem do dyspozycji. Dziękuję za wysłuchanie sprawozdania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubartowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Panie komendancie, zapraszam serdecznie.
Państwu, Panie Wójcie, Pani Sekretarz, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Taka informacja od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu powinna trafić do urzędu na początku stycznia. Wydaje mi się, że trafiła, a teraz na tej sesji pokrótce ją wszystkim przedstawię. Na początku kilka takich spraw ogólnych. Jeżeli chodzi o powiat lubartowski, na terenie powiatu występują trzy nadleśnictwa. Jest to nadleśnictwo Lubartów, Parczew oraz Radzyń. Łącznie to jest ponad 27,5 tysiąca hektarów lasów. Jeżeli chodzi o jeziora, z takich największych można wyróżnić Firlej, Kunów, Krasne, Miejskie w Ostrowie Lubelskim. Mamy też farmy wiatrowe w Michowie, 16 sztuk wiatraków. Dla ciekawości 176 metrów wysokości taki każdy wiatrak, 3,5 MW mocy. Jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne, przez teren powiatu przebiega droga S19, droga krajowa 48, drogi wojewódzkie 815 oraz 829 oraz trasa kolejowa numer 30. Są to trasy drogowe, po których transportowane są substancje niebezpieczne. Przede wszystkim są to paliwa ciekłe, przepraszam. Jeżeli chodzi o obiekty, które można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi, wyróżniamy tutaj samodzielny publiczny szpital, zakład opieki zdrowotnej w Lubartowie, kino Lewart, mamy 6 domów pomocy społecznej, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, łącznie ponad 100 obiektów, są przedszkola i żłobki, 20 obiektów oraz wszelkiego rodzaju markety i obiekty handlowe. Jeżeli chodzi o obiekty przemysłowe, które mogą stworzyć szczególne zagrożenie ze względu na wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych, do takich obiektów zaliczyć trzeba Gaspol w Lubartowie, Solbet Lubartów, Spółdzielnia Mleczna Michowianka, Wytwórnia Mas Bitumicznych i Emulsji Asfaltowych w Sernikach, Bimis Produkt w Jeziżanach i Polska Spółka Gazownictwa Ostrów Lubelski. Kolejną grupą niebezpieczną ze względu na nagromadzenie znacznych ilości materiałów niebezpiecznych do tej grupy należy zaliczyć zakład mebli, produkcji mebli w Chlewiskach BRW. On teraz co prawda funkcjonuje jako magazyn, ale jeszcze mają tam duże nagromadzenie tych materiałów palnych. Stella Pak, zakład w Skrobowie i w Kolonii i w Chlewiskach, zakład zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej, składowisko odpadów w Rokitnie, zakład produkcji okien Roto, drukarnia Dako, centrum dystrybucyjne Biedronka oraz drukarnia Pegwan. Pokrótce takich kilka informacji organizacyjnych, teraz takich parę spraw operacyjnych. My jako Komenda Powiatowa prowadzimy inspekcję ochotniczych straży pożarnych. Tak jak już tutaj wcześniej Pan Wójt wspomniał, 19 jednostką ochotniczych straży pożarnych włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest jednostka w Serocku. Niedawno była właśnie przekazywana oficjalnie decyzja. Jednostka funkcjonuje w KSRG już od listopada. 20 jednostką na terenie powiatu będzie jednostka w Nowodworze. W zeszłym tygodniu zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. I teraz tak, takie jednostki są przez komendę kontrolowane. Kontrole są niezapowiedziane, sprawdzamy właśnie stan operacyjny tych jednostek i w roku 2023 przeprowadzono 18 takich kontroli. 19 kontrolą była jednostka w Serocku, bo musiała być skontrolowana pod względem operacyjnym. I stwierdziliśmy, że wszystko z porządku nadaje się do tego KSRG. I 20, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie to jednostka z Nowodworu. Z każdej kontroli wyciągane są jakieś wnioski. Wystąpienie pokontrolne trafia zarówno do wójta, jak i do jednostki. Jest czas na uzupełnienie braków, jakichś nieprawidłowości. Z takich najczęstszych... Nie są to jakieś znaczne uchybienia, ale zawsze coś tam w cudzysłowie znajdziemy. Dotyczy to przede wszystkim nienaładowania sprzętu odpowiednio, aparaty powietrzne nie mają odpowiedniej ilości powietrza. Często gdzieś tam się zdarza, że jakiś sprzęt
przekroczymy datę przeglądu. Także takie to są drobne rzeczy. I one są zazwyczaj na bieżąco uzupełniane. Jeżeli chodzi o działalność kontrolno-rozpoznawczą. W 2023 roku Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy zrealizował 60 kontroli podstawowych, 20 odbiorów budowlanych, wydano 4 opinie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych oraz wydano 20 stanowisk. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydano 18 decyzji administracyjnych nakazujących ich usunięcie w wyznaczonym terminie. W ciągu ubiegłego roku wydano również 7 opinii na żądanie zainteresowanych dotyczących spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowe opinie dotyczyły w szczególności obiektów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, obiektów przeznaczonych na żłobki i przedszkola oraz imprez mazowych oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny. Na terenie powiatu funkcjonuje 106 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tak jak już wcześniej było wspomniane, niebawem 20 będzie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli można powiedzieć, że co piąta jednostka będzie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, był on rokiem w porównaniu do 2022 lepszym, jeżeli chodzi o ilość interwencji. Zanotowaliśmy o ponad 300 interwencji mniej. Dokładnie było ich 875, z czego 249 były to pożary, 583 miejscowe zagrożenia oraz odnotowaliśmy 43 fałszywe alarmy. Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne gminy? Jeżeli chodzi o gminę Firlej, ogólnie odnotowaliśmy tutaj 73 zdarzenia. Było 28 pożarów, 42 miejscowe zagrożenia oraz 3 fałszywe alarmy. Jeżeli przedstawimy wszystkie gminy, najwięcej zdarzeń było w samym mieście Lubartów, bo było ich 204. Że tak powiem, na drugim miejscu była gmina Lubartów, było tych zdarzeń 111, w gminie Kamionka 74, w gminie Firlej i Michów po 73 zdarzenia, w gminie Ostrów Lubelski 63, w gminie Kock 61 zdarzeń, gmina Uścimów 53, gmina Niedźwiada 43, gmina Ostrówek 40, 28 zdarzeń było w gminie Abramów i po 26 zdarzeń w gminie Syrniki oraz Jeziorzany. Udział w zdarzeniach jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I tak, wiodąca jednostka w gminie Firlej dotychczas, czyli jednostka w Firleju, uczestniczyła 77 razy, czyli 28 razy przy pożarach, 47 razy przy miejscowych zagrożeniach oraz 2 razy brała udział przy fałszywym alarmie oraz jednostka Sorock, 12 pożarów, 3 miejscowe zagrożenia. Jeżeli chodzi o jednostki pozostałe z gminy, Kunów 6 razy w działaniach udział, Antonin Nowy 6 razy oraz Sobolew 2 razy. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie prowadzimy bezpłatne szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 roku takich szkoleń się odbyło kilka, między innymi odbyły się dwa szkolenia podstawowe, uczestniczyło w nich 80 osób. Odbyło się również szkolenie kierowców konserwatorów, 40 osób brało udział w tym szkoleniu. Było też przeprowadzone szkolenie dla dowódców, 45 osób, oraz dla naczelników, 37 osób ukończyło takie szkolenia. Często się pojawiają pytania, że tych szkoleń jest mało. Proszę Państwa, jest to takie trochę pokłosie pandemii. Troszeczkę byliśmy, że tak powiem, wstrzymani. Mamy trochę zaległości, ale sukcesywnie staramy się to nadrabiać i będziemy tych druhów bezpłatnie szkolić. Jednostki OSP dostają również dotacje.
W 2023 roku dotacje MSWiA na kwotę ponad 126 tysięcy złotych otrzymało 23 jednostki z terenu powiatu. Dotacje KSRG otrzymało 17 jednostek na łączną kwotę ponad 243 tysiące. Jeszcze jest dotacja dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. 16 jednostek skorzystało z takiej dotacji. Była to kwota 63 550 zł. Od dwóch lat funkcjonuje, zgodnie z nową ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, funkcjonuje taka rzecz jak dodatek, jak świadczenie ratownicze. W roku 2022 roku, jak to był początek tego wszystkiego, jak to zostało wprowadzone w życie, zostało wydanych 651 decyzji, a w roku 2023 takich decyzji komendant powiatowy wydał w sumie 101, z czego 15 takich świadczeń przyznaliśmy druhom z terenu gminy Lubartów. Proszę Państwa, tak na zakończenie, w mojej ocenie powiat i gmina, jesteśmy tutaj dobrze zabezpieczeni. Ostatni rok pokazał również to, że dużo sprzętu spłynęło z zewnątrz na teren powiatu. Jednostka w Firleju bardzo dobrze zabezpieczona, w miarę świeża flota. Jednostka w Syrocku niedawno włączona do systemu, spełnia wszystkie wymagania. Też będziemy się przyglądać, będziemy sukcesywnie starali się tą jednostkę doposażać. Na teren powiatu w tamtym roku trafiło 3 nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Dużo innego sprzętu, chociażby tak jak Państwo widzieliście pewnie kłady, na każdą gminę praktycznie trafił kład. I uważam, że zarówno gmina, jak i powiat jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Także za dotychczasową współpracę na ręce Pana Wójta, dla Rady serdeczne podziękowania. Dziękuję za wzorową współpracę. Z Panem Wójtem bardzo dobrze się dogadujemy, w cudzysłowie, prawda? No i tak już rozmawiałem z Panią Skarbnik. My jako Komenda Powiatowa bardzo prosimy o jakieś może wsparcie naszych działań, bo chcę nadmienić, że zabezpieczamy druhów, zabezpieczamy powiat, ale sami też musimy być w jakiś sposób też zabezpieczeni i planuję w tym roku zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z zestawem hydraulicznym, akumulatorowym. Muszę na to nazbierać pieniążków. Jest to koszt około 460 tysięcy. Jest to nam potrzebne, no ten nasz jeden samochód już praktycznie się nadaje do eksploatacji, taki Nissan Terrano, może niektórzy go tam kojarzą, pamiętają. No i zwracam się z taką prośbą, jeżeli byłaby możliwość o jakieś tam wsparcie działań komendy, to bardzo byśmy prosili. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Komendancie, panie komendanie. Chciałbym zapytać o taką rzecz. Chodzi o szkolenia. Tak. I tutaj się nasuwa sytuacja, powiem tak. Pytanie jest może głupie, ale w związku z ostatnimi działaniami, czy chodzi mi o szkolenie palenia w piecach. Mamy sytuację taką, że w związku z tym, że piece są coraz nowocześniejsze, proces spalania jest zupełnie inny. No i mamy tak, w piątek pożar sadzy w kominie u strażaka, tak? Wczoraj w Firleju. Dzisiaj. Czyli to, że sadza blęka się w kominie i tak dalej. Po prostu kiedyś paliliśmy tak, że na strychu była rura ciepła i osadzanie sadzy nie występowało. Natomiast dzisiaj duszą kotły, temperatura niska na piecu, nowoczesny system spalania. No i tutaj powiem tak, muszę komuś powiedzieć, że 70 lat palić w piecu, no palić teraz nie umie, no jest to rzeczą trochę taką, nie taktowną byłoby, no ale na pewno sam Pan zauważył, że tych działań będzie coraz, Waszej pomocy będzie coraz więcej w związku z tym, że no nie wiem, no sytuacja z czyszczeniem kominu jest tak samo zaniedbana, że kominiarze nie chodzą cyklicznie, chociaż dopiero niektórzy się dowiedzą o tym, że trzeba to robić i mieć papierek, bo w momencie szkody ubezpieczenie będzie drogie. O tym ubezpieczyciele oczywiście nie mówią.
a zwróciłem ostatnio na to uwagę, czemu o tym nie powiedział, tak samo instalacja elektryczna. Czyli no nie wiem w jaki sposób, no tam to tak się ogarnie, dotrzeć do ludzi, bo naprawdę, no to komuś mówić, że nie umie palić w piecu, jest to troszkę takie. Ale niestety technika poszła do przodu i to, co było kiedyś, paliło się, udało się, no to po prostu to. Następna sprawa to jest tak, mieliśmy tu spotkanie z duchami na naszej komisji, no i chodzi o lokalizację siedziby przyszłej naszej jednostki na miejscu. No i mamy tu kwestię dyskusyjną, w którym miejscu to zrobić. I chodzi o to, wiem pan, że duchowie powołali się, jeden z duchów chyba powiedział coś takiego, że w pana opinii powinno to być miejsce na obecnym naszym targowisku. W związku z tym, że wyprowadzenie jednostki poza 19 będzie kolidować znaczy szybkością dojazdu i tak dalej. Nie kwestionuję pańskiej wiedzy w sprawie kierownictwa, ale my jako starsi, ja jestem jednym ze starszych radnych, czyli my pamiętamy miejsce, co było pod obecnym targowiskiem. To są Glianki. Wiele lata temu był siedzibą garncarstwa i to jest, tam pozyskiwało się stamtąd glinę. My jako dzieci bawiliśmy się na tych stawach na wiosnę zawsze na krawach, czyli na łóżkach tam siedzi. To jest zasypane, wie pan, na targowisko jest przysypane, ubite, to funkcjonuje. Natomiast budowanie w takim miejscu dla nas jako samorządu, to jest dokopanie się do twardego gruntu i tak dalej, czyli posadowienie jakichkolwiek budynków w tym miejscu, no jest to rzeczą mocno ryzykowną. No i na pewno finansowo będzie to dużo drożej, bo tego nikt tam dokładnie nie sprawdzi, jak głęboko trzeba się zastanowić. Czyli dziękuję bardzo, to tyle. Już się ustosunkuję, panie radny. Jeżeli chodzi o pierwszą część. Jeżeli chodzi o pierwszą część pana pytania, tutaj jeżeli chodzi o czyszczenie kominów, protokoły kominiarskie, badanie instalacji elektrycznych, my jako Państwowa Straż Pożarna, to są obiekty ZL4, czyli obiekty mieszkalne, prywatne. My do takich obiektów tak naprawdę nie możemy wchodzić. To jest prywatna sprawa właściciela, czy on wykona obowiązek i ten komin na paliwo stałe 4 razy w roku wyczyści, czy nie. My działamy w sytuacji, jeżeli już coś się zadzieje. Jesteśmy w stanie, i to robimy, prowadzimy różne kampanie społeczne, uświadamiamy ludzi, chociażby tak jak tutaj pan wójt wcześniej wspomniał, ćwiczenia na lodzie, jak się zachować na bezpiecznie na lodzie, na wodzie i tak dalej. My w ramach takich kampanii w tamtym roku ogłosiliśmy taki konkurs. Myślałem, że w tym roku nam się uda, no niestety nie pozyskaliśmy sponsorów, chodziło o zakup czujników tlenku węgla, prawda? Proste urządzenie, prosta rzecz, ona kosztuje około 100 zł. I robiliśmy też taką kampanię, taki konkurs, żeby ludzie świadomić, jak jest niebezpieczny tlenek węgla, prawda? Też ciekawa rzecz i dlatego mówię, my w ramach kampanii społecznych możemy ludzi uświadamiać, nie możemy wejść do domu komuś i powiedzieć wyczyść komin, prawda? To jest indywidualna każdego sprawa, a tych zdarzeń, tak jak tutaj pan powiedział, jest sporo i wczoraj, i przedwczoraj, właśnie tutaj w tych właśnie stronach. Co do drugiej części pytania i budowy nowej lokalizacji, nowej strażnicy. Powiem tak, operacyjnie na pewno byłoby dobrze, żeby ta, to jest moje zdanie oczywiście, operacyjnie, ze względów operacyjnych dobrze byłoby, żeby ta siedziba była po tej stronie drogi. Zazwyczaj, no tu jest jezioro, tu jesteśmy w stanie szybciej podjąć interwencję i tak dalej. Poprzedni wójt świętej pamięci Tarnowski był tutaj kiedyś z prezesem jednostki, u mnie w komendzie, ktoś tam był jeszcze, ktoś z urzędu gminy, prawda? Rozmawialiśmy o lokalizacji po drugiej stronie. Wiem, że tam jakieś coś wspominali, jakieś tam były przejścia, że tam jednej instytucji nie chcieli, dla strażaków by tam pozwolili i tak dalej. Cały czas powtarzam, nie wiem, teraz są różne możliwości budowania i tak dalej, prawda?
mojej ocenie operacyjnie na pewno byłoby to szybciej i szybciej strażacy mogliby podjąć działania, jeżeli ten obiekt powstałby po tej stronie drogi. Nie znam terenu, bo ja pochodzę z powiatu łukowskiego, tam pełniłem służbę ponad 20 lat, 23 lata. Od 2 lat dopiero jestem na terenie powiatu lubartowskiego. Nie wiem, być może tak jak pan mówi, teren jakiś po wyrobiskach i tak dalej, prawda? No pan podejrzewam, że stąd pochodzi, tak? Jak tak pan powiedział, że tutaj się bawił. No to jest wszystko do dyskusji. Wydaje mi się, że to jest temat do przedyskutowania. Na pewno działania przez strażaków byłyby szybciej podjęte, jeżeli ta strażnica byłaby po tej stronie drogi, bo trzeba byłoby stąd. Większość strażaków podejrzewam, że po tej stronie mieszka, trzeba by to pojechać tam, przygotować się, przyjechać z powrotem tutaj. Ale to powtarzam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ostrze, że 19 mamy już tylko prawie, że dotknąć, nie wiem jak tam już, ale to jest bardzo bliskie. I S19, która pójdzie po zewnętrznej stronie, od strony się wschodniej, czyli tutaj... Myślałem, że też po nowej 19 będę jeździł do pracy, na razie wszystko stoi, bo dojeżdżam z Łukowa, także... Tak. Że, ale powiem tak, w mojej ocenie... Nie, no ale to jadę sobie tutaj troszeczkę z drugiej strony, nie? Powiem tak, myślę, że jest to temat jakiś do dyskusji sensownej i jakieś tam rozwiązanie znajdziemy, bo obiekt, w którym obecnie znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, sami Państwo wiecie, że on jest, ale na obecną chwilę, na ten sprzęt, którym jednostka dysponuje, na te warunki socjalne, no troszeczkę to jest już takie... Dokładnie. Nie wiem, na jakim etapie jest teraz sprawa z dofinansowaniem, bo tam coś się mówiło o 4 milionach dofinansowania na budowę, tak? Ale mniej więcej. No, także no, szkoda byłoby tych takie pieniążki gdzieś, że tak powiem, puścić, prawda? Trzeba by je wykorzystać, a jednostka naprawdę, jeżeli mówimy już o Firleju, jest to jednostka wiodąca w powiecie, bo fakt, że ma taką lokalizację i tak dalej, ale jest do ręki, w cudzysłowie, prawda? No są również tutaj zawodowi strażacy, pomagają, podejrzewam, tutaj w jednostce, w organizacji tego wszystkiego. Także szkoda byłoby, żeby to jakoś tam nie wyszło. A już kwestia lokalizacji, no to mówię, to jest jakiś temat pewnie do dyskusji. Proszę panie Stasiu, pan Stanisław był pierwszy, proszę, ale dobrze, pan Stanisław był pierwszy, proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowna rado, ja chciałem się odnieść tutaj do tych kominów, co pan radny, już ta dyskusja się tak rozwiązała, no to przy okazji, do tych palenia tych sadzy w kominach. Otóż, szanowni państwo, to nie jest tutaj wina straży, to nie jest wina, to jest wina użytkownika. Bo skoro kominiarz jeździ po jakiejś miejscowości, przykładowo powiem Łukowiec, to u mnie się sadza nie pali. Ja mam dokument czyszczenia kominu rok w rok. Tylko, że tak, jak kominiarz przejeżdża, to co piąty budynek przejmuje kominiarza. No bo to się wiąże z jakąś tam opłatą, nie? I to nie ma. Jeżeli się komin co roku wyczyści, to jest sprawa załatwiona. Mniej się ta sadza pali. Teraz mam, nie zgodzę się tutaj z panem komendantem, że pan komendant chodzi o lokalizację tego nowego budynku. Otóż, szanowni państwo, z Lubartowa straż przyjedzie do jeziora, do Kocka i sytuację jakoś tam zabezpieczy, uratuje. A tutaj mamy wielki problem, bo z tej strony 19 to już będzie się palić, po tej stronie 19 to już sytuacja już jest nie do uratowania. Otóż, panie komendancie, owe czasy robiliśmy przyłącze, ciepłownicę do straży, do Lubartowa. Straż w Lubartowie wyje, strażacy siedzą, mówię panowie, dlaczego tu sygnał jest, a wy nie jedziecie, nie spieszycie się. Otóż panowie mówią tak, my nie jedziemy gasić, my jedziemy zabezpieczać. To chodzi o to, że to ma się dopalić, a jedziecie zabezpieczać.
nowe budynki, żeby się zajęło. Przewodniczący chciał zakończyć, a nawet gdzie to A było tak miło? Nie, słucha pan. Powiem panu tak, że miała być budowa posterunku. Też tutaj wszyscy mówili, no trzeba nad jeziorem, bo jeżeli tam się pobiją, no to już trzeba tych bandytów łapać szybko. Panowie, jeżeli z Dubartowa dojadą, stąd dojadą. Otóż jeszcze wam dam taki przykład. Karetki pogotowia są w Kocku i Dubartowa jakoś do Fileja dojadą, wszędzie dojadą i nie mają z tym problemu. Ja tutaj po tych, tutaj tej ostatniej tej kadencji, policja ma problemy, straż by miała problemy, no ja nie widzę tu żadnych problemów. Powiedz mi pan teraz jedno takie pytanie. Ile trzeba terenu na budowę strażnicy? Wszyscy mówimy, że w Sileju trzeba inwestować. Bardzo dobrze, że trzeba straż filejowską finansować. Tutaj pan podał takie przykłady. Trzy tylko jednostki straży uczestniczyło w 2003 roku w akcjach, tak? A resztę mamy tyle tutaj tych straży i nic nie uczestniczyli. To ja tylko nie do tego piję. Pan, trzeba tutaj w Sileju budować po tamtej stronie 19, bo mamy kupę placu. Straż w Lubartowie też nie śpi, no nie siedzi, tylko proszę pana, trenują, ćwiczą. I tutaj jak lokalizacja na targowisku, to co tutaj ta straż robi? Nic. Prowadzi tylko samochód i na tym się wszystko zakończy. Dziękuję bardzo. Już panie przewodniczący się odnoszę do tego. Ja tylko wspomniałem o dyskusji, że to wszystko jest do przeanalizowania, do dyskusji, prawda? Nie chcę, broń Boże, tu ingerować w coś. Panie Adamie. Wyraziłem swoje zdanie, bo tak naprawdę statystyki pokazują, że najwięcej się dzieje właśnie na drodze i po tej stronie, gdzieś tam przy jeziorze i tak dalej, prawda? I tak uważam. A ile terenu trzeba, to zależy jak, na jaki nas budynek stać, jaki chcemy pobudować. Słyszałem, że tu już sześciostanowiskowy był planowany, czyli tego placu, nie wiem, nie mam, powiem szczerze, że no, widziałem te plany tamtej części, ale to były takie, że tak powiem, zarysy, tam, już nie pamiętam, bo była mowa o tych powierzchniach i tak dalej, nie pamiętam tego, no bo nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać, ale to mówię, jeżeli chodzi o lokalizację, budowę nowej strażnicy, jeżeli już o takiej mówimy i tak dalej, a przydałoby się w Fileju, to myślę, że to jest kwestia, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkiego do dyskusji. Panie Stasiu, no ja do pana komendanta zwróciłem się z wielką prośbą o takie szkolenie, a nie o jakimśkolwiek zarzucie. Pan komendant znowu odbił piłeczkę, no bo ja też wiem, że to nie jest intencją Państwowej Straży, żeby jakieś tam szkolenie, ale naszych druhów i tak dalej, żeby po prostu rzucić hasło, żeby w jakiś sposób to uświadomić, bo wie pan, no fajnie. Wie pan co, każdy dla własnego bezpieczeństwa 100 zł powinien wydać na czujnik i cieszyć się tylko, że te zdarzenia, które były, ostatnie dwa, które wiem, pan powiedział dzisiaj o trzecim, zdarzyły się w momencie, kiedy te osoby nie spały. To było dokładnie przed wieczorem i wczoraj było dokładnie tak samo. No więc tutaj szczęście, że to nie było w nocy, że się nie stała tragedia zaczadzenia. Czujnik 100 zł każdy powinien wydać i takowy mieć. To, że słuszna uwaga pana Stasia, że tam jak jest przegląd, a pan nie będzie chodzić po dachu, bo mamy coś tam, nam pan zepsuje lepiej, albo pieczątkę podbić, no to kominiarz z domu pomoć wychodzi już od razu tam z makijażem odpowiednim, żeby widać było, że już dzisiaj pracował. Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie. Pan komendant skończył, już na końcu. Panie komendancie, bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Było mi bardzo miło. Szanowni Państwo, jeżeli jeszcze są jakieś tam sprawy do mnie, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to ja bym pozwolił sobie się odmeldować. Jestem dzisiaj sam i trochę obowiązków, a o godzinie 10.30 mamy wideokonferencję z komendantem wojewódzkim, także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Polecam się w takim razie i do widzenia. Do widzenia. Jeszcze pan wójt chciał coś. Nie, nie, panie komendancie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję bardzo panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, odniosę się tylko do tego budynku i budowy naszej strażnicy OSP. Proszę Państwa, rzeczywiście temat jest bardzo delikatny, ale wydaje mi się, że chyba tą sprawę mamy już za sobą. Ze względu na to, że po rozmowach z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej, właśnie z Firleja, chyba doszliśmy już do porozumienia, gdzie to ma być. Mówię chyba, ze względu na to, że nie mam takiej pełnej deklaracji, bo jeszcze rozmowy trwają. Natomiast, proszę Państwa, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Rzeczywiście budynek naszej OSP jest w stanie opłakanym, który w moim przekonaniu, jest to moje subiektywne przekonanie, nie nadaje się do remontu. A jeśli już, to żeby wyremontować ten budynek, trzeba tam od 1 500 000, myślę, do 2 000 000, tak przewiduję, nakładów. Co za tym idzie, będziemy mieć budynek tylko z jednym stanowiskiem, bo trzeba sobie zdać sprawę, że garaż przy tej OSP jest postawiony, że tak powiem, dodatkowo poza zakresem konserwatorskim. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla całego placu i terenu jest taki zapis pana konserwatora lubelskiego, że możemy wyremontować ten budynek na potrzeby OSP albo zburzyć. Nie ma innej opcji. Na dzień dzisiejszy. Być może, że zmienimy jeszcze te zapisy, ale na dzień dzisiejszy albo będzie to pod OSP i do użytku OSP, albo ma być wyburzony. Proszę Państwa, nie wyobrażam sobie jednej rzeczy, że budujemy za 4 miliony, nie wiem jaka to będzie kwota, nie było przetargu, nie ma jeszcze dokumentacji technicznej tego budynku, ale nie wyobrażam sobie, żeby jednostka OSP Filoi miała 2 siedziby albo 2 budynki. No po prostu takich rzeczy się nie robi. Gdzie będzie budynek nowy OSP? W moim przekonaniu, ale tak jak mówię, to jest moje subiektywne odczucie, należy to zrobić na terenach, które nam podarował powiat, terenach rekreacyjnych, oczywiście po zmianie celu darowizny. My zmienialiśmy, gmina starała się o zmianę przeznaczenia darowizny na cele oświatowe, obiekty budowy i modernizacji obiektów sportowych, plus jeszcze komisariat policji, natomiast nie mamy celu zapisanego na budowę OSP i budowę PSZOK. Bo kwestia jest następująca. Szanowni Państwo, tam też musimy posadowić PSZOK. Nie mamy innego miejsca w gminie, a niekorzyścią albo takim niekorzystnym terminem to jest koniec czerwca, kiedy na wszystkie inwestycje z tego ładu, z tego projektu musimy ogłosić postępowanie. Nie ma możliwości zakupienia działki gdzieś indziej, chociaż fizycznie może by taka była, ponieważ nie zmienimy miejscowego planu zagospodarowania tego terenu, jakiegokolwiek w gminie, bo to jest około pół roku do roku. Z drugiej strony kupowanie działki następnej dla gminy pod siedzibę OSP, kiedy mamy swoje grunty, wydaje się bezzasadne. I szanowni Państwo, dla mnie najważniejszą rzeczą jest jedna rzecz. Zachowanie dotacji, które żeśmy dostali. Prawie 2 miliony na PSZOK. 8,5 miliona z Polskiego Ładu na infrastrukturę społeczną. W tym będziemy właśnie budować budynek OSP, rewitalizować najprawdopodobniej park miejski oraz budować świetlice w jednym z naszych sołectw. I proszę Państwa, wydaje mi się, że gdy do Starostwa Powiatowego wpłynie wniosek o rozszerzenie celu darowizny na PSZOK i na OSP, są większe szanse, że taką uchwałę podejmie Rada Powiatu. Krótki termin jest. 24 lutego
jest sesja Rady Powiatu. Mam nadzieję, że na tą sesję przygotujemy odpowiednie dokumenty i ten cel darowizny Państwo Radni Starostwa Powiatowego nam rozszerzą. Nie wiem, trzeba będzie rozmawiać. Natomiast wszystko trzeba zrobić, żeby tak było. Szanowni Państwo, jeszcze jest jedna rzecz odnośnie tego budynku. Tak jak mówię, jeżeli to nie będzie OSP, najprawdopodobniej ten budynek będzie rozebrany. Chyba że pan konserwator w momencie, kiedy OSP już się przejdzie do nowej siedziby, dojdzie do wniosku jednak, że można zachować przynajmniej niektóre elementy tego budynku i go zrewitalizować, ale to jest dalsze uzgodnienia to będą. Na dzień dzisiejszy rozmawiałem ze strażakami. Strażacy sami, no muszę to przyznać, ale sami są podzieleni. Jedni chcą inwestycji na terenie targowiska, drudzy na terenie tam za Przokiem, na terenie naszych przeznaczonych przez powiat. Spotkałem się z dokumentami, które w lipcu 2023 roku z wizualizacją, która w 2023 w lipcu już była opracowywana właśnie na tamte tereny. Więc chyba już była wcześniej mowa o tym, że budynek OSP ma być na terenach za Przokiem, na jednej z działek. I myślę, że jak tam zrobimy, będziemy mogli OSP dać większy plac. Nawet na to, aby jeszcze za budynkiem, nie tylko żeby był plac manewrowy przed wjazdem do OSP, tylko aby nawet za budynkiem wytyczyć im naprawdę duży plac na jakieś ćwiczenia, na zbiórki, na szkolenia, na cokolwiek. Tam będzie można, że tak powiem, rozwijać tą instytucję. Tutaj nie wiem, czy to jest dobre miejsce, aczkolwiek, tak jak mówię, dla mnie nie ma to większego znaczenia, byleby zachowane były te dotacje. Nie pozwolę na to, abyśmy te pieniądze po prostu stracili. To by było bardzo niedobre. I szanowni Państwo, jaka to będzie jednostka, ilu modułowa, to jeszcze nie czas teraz określać, bo już się mówi sześciostanowiskowa, jak tu usłyszałem, no grubo. Ale szanowni Państwo, my nie jesteśmy Państwową Strażą Pożarną. Także z tego dofinansowania będą musiały być zrealizowane różne działania, nie tylko jednostka OSP. Jest wstępny projekt koncepcyjny, ale to był projekt, tak jak mówię, z lipca 2023 roku. Będziemy się zastanawiać, jak to zrobić. Mam nadzieję, że głównym problemem, który jest, to lokalizacja i uda nam się w tym tygodniu ustalić, gdzie to ma być. I odpowiednie dokumenty prześlemy do Starostwa Powiatowego. Będziecie Państwo informowani na bieżąco o tych działaniach, aczkolwiek jeśli będą jakieś kontrowersje, zapraszam do siebie, zapraszam też również Państwa strażaków, zapraszam też Państwa sołtysów, być może Państwo radni też będą mieli coś do powiedzenia, no mają coś do powiedzenia i o tej lokalizacji. Jeśli będą jakieś pytania szczegółowe, to jestem do dyspozycji. Myślę, że może w wolnych wnioskach też będziemy mogli o tym porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno w wolnych wnioskach będziemy o tym dyskutowali. Przechodzimy do punktu kolejnego. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2023 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2024 rok. Z racji, że jest to moje ostatnie sprawozdanie 8 kadencji Rady Gminy, podejdę do mównicy. Szanowni Państwo, Rada Gminy Fille jako organ uchwałodawczy obradowała na sesjach i komisjach, a tematyka posiedzeń była ściśle związana z działalnością gminy. Celem naszej wspólnej działalności jest nie tylko rozwiązywać zadania przekazane ustawami, ale również w maksymalnym stopniu rozwiązywać problemy lokalne oraz spełniać w miarę posiadanych możliwości oczekiwań społeczności gminnej. Działania prowadzone przez władze wykonawcze odbywały się w oparciu o podejmowane przez Rady Gminy uchwałę. W 2023 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy, w tym
11 sesji zwyczajnych, których tematyka przebiegała zgodnie z planem pracy Rady Gminy, każdorazowo uzupełnione o sprawy bieżące, oraz 2 sesje nadzwyczajne, które zostały zwołane w celu podjęcia pilnych uchwał, m.in. dnia 13 stycznia dokonano podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Konieczność wprowadzania zmian w budżecie wynikła z powodów. Po pierwsze, trzeba było wprowadzić do budżetu podatki węglowe, które były finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak również wprowadzenie do budżetu środków z Polskiego Ładu oraz Cyfrowej Gminy, a także sprzedaży preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Sesja 28 sierpnia dotyczyła podjęcia uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów przedmiotowych wójta gminy Fille. Na sesjach w 2023 roku Rada Gminy podjęła 66 uchwał. Przyjęte uchwały obejmują w swoim zakresie bieżące działania gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podjęte przez Radę Gminy Fille uchwały zostały przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia do organów nadzoru Wojewody Lubelskiego w zakresie zgodności z prawem i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w zakresie spraw finansowych. Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacyjnym Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw finansowych, zakresu budżetu gminy, podatków i opłat lokalnych, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska oraz planowania przestrzennego, a także jedna dotyczyła rozpatrzenia skargi. W związku z realizacją planu pracy na 2023 rok na sesjach Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 oraz oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Fille i rekomendacją w zakresie realizacji zadań. Sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków za 2022 rok. Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Fille z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. Sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Z raportem o stanie gminy Fille i udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 roku. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Fille w roku szkolnym 2022-2023. Ponadto Rada na sesjach przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fille w 2023 roku. Program osłonowy, pomoc gminie w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Program współpracy gminy Fille z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalnościach pożytku publicznego i wolontariacie. Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Fille na rok 2024. Wszystkie wyżej wymienione tematy były szczegółowo poruszane w dyskusjach radnych podczas posiedzeń komisji oraz sesjach rady. Rada Gminy większość spraw i tematów, które są procedowane na sesjach, omawia i analizuje na posiedzeniach komisji stałych. Komisje na swoich posiedzeniach rozpatrywały tematy merytoryczne wynikające z zakresu ich działania, a także opiniowały i rozpatrywały materiały sesyjne. W obecnej kadencji działa 5 komisji. Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Finansów i Inwestycji, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Środowiska i Rolnictwa. Efekty pracy przedstawiał przewodniczący poszczególnych stałych komisji. Dziękuję wszystkim radnym za aktywny udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy. Dziękuję panu wójtowi, pani sekretarz, pani skarbnik, radcom prawnym, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę w przygotowaniu materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy. Z racji tego, że nasza kadencja obowiązuje do 31 kwietnia 2024 roku, czyli obecnej Rady Gminy Fille, przygotowałem plan pracy Rady Gminy Fille na pierwszy kwartał 2024 roku. Tematyka. Punkt pierwszy. Przyjęcie sprawozdania z pracy gminy za 2023 rok. Punkt drugi. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Fille na 2024 rok.
Punkt trzeci. Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady Gminy Filej za 2023 rok. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2024 rok. Później chciałbym, aby była przedstawiona informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubartowskiego w zakresie, żeby policja przedstawiła takie sprawozdanie, czyli komendant powiatowy. I jeszcze chciałbym, aby została nam udzielona informacja na temat wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Filej w roku 2020 roku. I tutaj chciałbym, aby tej informacji udzieliła pani dyrektor Szaszuk. Czy panowie radni mają pytanie do mojego sprawozdania oraz planu pracy Rady Gminy Filej w pierwszym kwartale? Możemy przystąpić do głosowania? Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Gminy Filej oraz planu pracy na pierwszy kwartał 2024 roku. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest złożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Filej oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy Filej na pierwszy kwartał 2024 roku. Zaczniemy od Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, proszę. Przewodniczący, panie wójcie, szanowni zebrani. Jak tu słyszeliśmy, no był to taki, z jednej strony można by powiedzieć troszeczkę nietypowy rok, z drugiej też ciekawy, bo no, wystarczy spojrzeć po stanowiskach, po twarzach, nowe twarze, nowe nazwiska, sporo zmian jak widać, więc i sporo nowych jakichś rzeczy też się działo, a bynajmniej innych jak przez inne lata. Jak już przewodniczący tutaj powiedział, większość pracy komisji rzeczywiście odbywała się może na wspólnych komisjach, może z małymi wyjątkami, gdzie przeglądając właśnie raporty dosłownie kilka, trzy, cztery razy trzeba było spotkać się i porozmawiać w kilka osób, czy to sama komisja rewizyjna, czy komisja rewizyjna i finansowa, no bo takie było zapotrzebowanie, tak się wyrażę, ale niemniej jednak no, spotkać się trzeba było. Więc sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Komisja Rewizyjna w składzie Jarosław Stawinoga, Dariusz Rogalski, Paweł Niedziela spotykała się na wspólnych komisjach 13 razy w ubiegłym roku. Komisja Rewizyjna rozpatrywała zagadnienia wynikające z planu wcześniej ustalonego dla Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. W trakcie posiedzeń, które jak już wspomniałem w większości odbywały się na wspólnych, poza tymi kilkoma, na wspólnych komisjach Rady Gminy, no mniej lub więcej szczegółowo omawiano projekty uchwał przed kolejnymi sesjami. Na odbytych posiedzeniach rozpatrywano następujące zagadnienia i chociażby tutaj takich kilkanaście może najważniejszych, które właśnie były rozpatrywane. Więc pierwszym takim rozpatrywanym założeniem było proponowane zmiany w budżecie na 2023 rok. Kolejnym utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego oraz realizacja programu Maluch Plus, które no też z początkiem roku tutaj właśnie wynikły na terenie naszej gminy. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz wójta gminy Filej, tutaj mam na myśli jeszcze pana wójta Tarnowskiego, no bo wiadomo, że w międzyczasie mieliśmy przedterminowe wybory.
wraz z zastępcą wójta, na którym wyjaśniane były nieprawidłowe informacje zamieszczone w lokalnej prasie. Między innymi taki też był problem, że wywiązały się jakieś plotki, niewyjaśnione rzeczy, gdzie no, spora część mieszkańców gminy Firlej chciała właśnie dowiedzieć się, czy zamieszczone wcześniej materiały to rzeczywiście stan faktyczny, czy też nie. Posiedzenie komisji rewizyjnej w pełnym składzie oraz też pana wójta, pana Tarnowskiego i zastępcy oraz panią skarbnik, w trakcie którego omawiany był projekt Maluch Plus, w tym warunki materialne projektu oraz dostosowanie lokalizacji do warunków tego projektu. Na posiedzeniu tym przedstawione były propozycje personalne, zmiany na stanowiskach. Tak jak wspomniałem, mamy panią skarbnik, gdzie stanowisko swoje też w ubiegłym roku objęła panią sekretarz pana wójta, więc takie jakieś tam rozmowy odbywały się, w trakcie których no, przybliżone nam były troszeczkę chociaż te osoby oraz przyczyny czy też jakieś postanowienia osób, które ustępowały na wyżej tych wymienionych stanowiskach. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok na podstawie otrzymanych dokumentów oraz skierowanie wniosku Rady Gminy o udzielenie absolutorium wójtowi. Dyskusja szeroko tutaj już była w ubiegłym roku, też dyskusja była rozwijana nad dalszym funkcjonowaniem naszego szaszu. Za i przeciw, czy jest wskazane i jest zasadne, aby dalej go utrzymywać, czy też zmiany, jakie moglibyśmy podjąć na wypadek, gdyby taka jednak komórka była, że tak powiem, odwołana. Zasady regulaminu określającego handel na miejscowym targowisku, analiza planowanych inwestycji w poszczególnych sołectwach w 2024 roku oraz realizacja zadań oświatowych na terenie gminy Firlej w 2022 i 2023. Pozytywne zaopiniowanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej z dnia 6 grudnia ubiegłego roku po wcześniejszym zapoznaniu się z projektami uchwał. Najczęściej takie posiedzenia kończyły się omawianiem spraw różnych albo bieżących. Sprawozdanie opracowali członkowie komisji rewizyjnej w składzie Jarosław Stawinoga i Paweł Niedziela, ponieważ pana Darka akurat nie było na tej komisji, także dwie osoby. Czy plan pracy komisji? Tak. Planu pracy Komisji Rewizyjnej rok 2024. Tematyka no, też troszeczkę bardziej ogólnikowa, bo jak wiemy, spraw różnych mamy dużo. Począwszy od jakiejś tam, nie wiem, lokalizacji, tak jak tu wcześniej było omawiane, straży pożarnej, targowiska i tak dalej, ale ogólnikowo sprawozdanie z pracy komisji na rok 2023, opracowanie planu pracy komisji na rok 2024, sprawy bieżące oraz wpływające problemy dotyczące komisji rewizji. Dziękuję bardzo. Co by było? Dziękuję. Panowie radni, chciałbym zapytać panów o zdanie i żebyście ewentualnie potwierdzili, abyśmy głosowali wspólnie już nad wszystkimi planami pracy, tak jak to było rok temu. Czy wyrażacie zgodę? Dziękuję. Dlatego poproszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Firlej pracowała w składzie Szymon Wójtowicz, Gerard Wasilewski i Ryszard Fąk. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Firlej w 2023
odbyła 12 posiedzeń. Członkowie komisji rozpatrywali skargę, która wpłynęła do Rady Gminy Fiulej w 2023 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, wniesioną przez pana Józefa Marzentę do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Ponadto komisja brała udział we wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy, gdzie opiniowała projekty uchwał i omawianych spraw bieżących. Sprawozdanie opracowali Szymon Wójtowicz i Ryszard Fąk. Gerard Wasilewski wtedy był nieobecny. I teraz plan pracy komisji, skarg, wniosków i petycji na pierwszy kwartał 2024 roku. Rozpatrywanie skarg na działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji. Przygotowanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg i petycji. Współpraca z właściwymi komisjami Rady. Termin posiedzeń komisji będą uzależnione od wpływu do Rady Gminy wyżej wymienionych spraw. Podpisano Szymon Wójtowicz, Ryszard Fąk. Gerarda w tym dniu znowu nie było. W tym samym dniu. Dobrze, dziękuję. Czy są pytania do przewodniczącego komisji skarg i wniosków? Nie ma. Poproszę przewodniczącego Komisji Finansów i Inwestycji. Witam wszystkich, panie przewodniczący, koledzy radni, panie wójcie, pracownicy gminy, państwo sołtysi. Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów i Inwestycji za rok 2023. Komisja Finansów i Inwestycji w roku 2023 spotkała się 13 razy. Komisja przez ten czas pracowała na przyjętym planie pracy oraz sprawach bieżących. Poszczególne posiedzenia zostały szczegółowo omówione i zawarte w protokołach sporządzonych przez komisję. W większości posiedzenia komisji, tak jak mówiłem wcześniej, odbyły się wspólnie. Głównie były podejmowane i opiniowane uchwały, projekty uchwał do sesji Rady Gminy. W okresie sprawozdawczym komisja mówiła następujące też tematy, sprawy bieżące. To oto takie najważniejsze z nich. Sporządzenie planu pracy komisji, sprawozdanie z pracy komisji, realizacja inwestycji, świetlica w naszej gminie, projekt z Polskiego Ładu, projekt Maluch Plus, budowa dróg gminnych i powiatowych, opiniowanie w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej i ogólne opiniowanie uchwał Rady Gminy. Teraz przedstawię plan pracy Komisji Finansów i Inwestycji na pierwsze półrocze 2024 roku. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2023, opracowanie planu pracy Komisji na pierwszy kwartał 2024 roku i sprawy bieżące. Plan pracy, jak zarówno sprawozdanie, opracowali Adam Cybul, Józef Kozioł, Jarosław Stawinoga, Stanisław Popkiewicz. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o prezentację sprawozdania i planu pracy. Przewodniczący, Szanowni Państwo, chyba jako ostatni to nie powinienem za dużo mówić, bo... Jeszcze Komisja Środowiska. A jeszcze jedno, przepraszam, żeby się nie powtarzać. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2023 rok. Skład komisji: Adam Toboła, Radosław Janczara, Marek Piwowar, Mateusz Zagojski. W minionym 2023 roku komisja odbyła 11 posiedzeń. Nie przyszło pracować nam w pełnym składzie. Ani razu nie pojawił się na posiedzeniu komisji członek tej komisji, radny Mateusz Zagojski. Czyli w większości spotkań byliśmy w trzyosobowym składzie. Członkowie komisji pracowali na podstawie planu pracy komisji z dnia 26 stycznia 2023 roku.
Na posiedzeniach komisji omawiane były sprawy bieżące oraz najistotniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania gminy. Analizowane były projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy, a także inne dokumenty, które wpłynęły do biura gminy, do biura Rady Gminy zgodnie z kompetencjami i obowiązkami, jakie ciążą na radnych wymienione w ustawie o samorządzie gminy. W minionym 2023 roku został zamknięty, można tak powiedzieć, zamknięty rozdział dotyczący umiejscowienia i budowy komisariatu w Policji. Wszyscy doskonale wiemy, ile czasu to nam ta sprawa zajęła, wiele spotkań, dyskusji, ale w pewnym momencie jak gdyby nastąpiła sytuacja taka, że trzeba z tematem się rozstać tym. Radni zadecydowali, że skoro proponowana lokalizacja ze strony Rady nie odpowiadają stronie Policji, a także sprzeciwy ze strony mieszkańców, no to Rada rezygnuje z tej budowy, a kwota przeznaczona na współfinansowanie tej inwestycji powinna być wykorzystana na modernizację targowiska. Takie rozwiązanie zaproponował przewodniczący Rady Gminy Jarosław Janczara, a radni ten wniosek poparli. Radosław. Do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie nie zostało zrobione, mam na myśli to targowisko. Wielokrotnie spotykaliśmy się, aby ustalić szczegóły budowy parkingu przy parkingu, czy też placu utwardzenia przy szkole w Firleju. Sprawa została załatwiona, inwestycja wykonana. Myślę, że co niektóre osoby mają jakąś tam satysfakcję, że jednak jest w końcu plac, jeżeli nie parking, no to plac, gdzie można podjechać pod szkołę, zostawić dzieci i wyjechać. Oczywiście rozmawialiśmy wiele na ten temat i myślę, że mimo tego, że udało się to zrobić, pozostaje jakiś niesmak, bo to miał być plac, nie parking dla nie wiem kogo, tylko miał być ten plac wykorzystywany w takim celu, żeby można było dowieźć dzieci, przede wszystkim te najmłodsze, do szkoły. Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja. O każdej porze dnia, jeżeli pojedziemy koło szkoły, pół parkingu jest zastawionego, a więc to nie służy takiemu celowi do końca, mówię, nie służy do końca takiemu celowi, w jakim był budowany ten plac czy parking utwardzony. Z odbytych posiedzeń sporządzane były protokoły i podpisywane przez członków komisji obecnych na tych posiedzeniach. Dokumenty te znajdują się w biurze Rady Gminy. Jeżeli chodzi o plan pracy, a więc przygotowanie sprawozdania komisji za 2023 rok, plan pracy komisji na 2024, jak wszyscy Państwo wiecie, to okres do wyborów samorządowych. Nie ma tego czasu dużo, a więc i planów pracy nie ma co tutaj wymyślać. Przede wszystkim komisja będzie zajmowała się sprawami bieżącymi oraz najważniejszymi problemami do rozwiązania w tym okresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Środowiska i Rolnictwa. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Sprawozdanie pracy z Komisji Środowiska i Rolnictwa za 2023 rok.
Komisja pracowała w czteroosobowym składzie. W 2023 roku komisja zebrała się 13 razy i pracowała nad tematami. Zapoznała się z dokumentacją w sprawie strategii rozwoju gminy. Komisja zajęła się również zdarzeniem skażenia zbiornika wodnego w Firleju. Przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami gminy, jak również zapoznała się z protokołem działań służb, jakie były na miejscu tego zdarzenia. Na komisji poruszano temat azbestu zalegającego po demontażu z budynków na terenie gminy, a także nielegalnych wysypisk śmieci. Czekamy cały czas na odpowiedź, jak się nie mylę, wojewódzkiego referatu ochrony środowiska. Czy są jakieś pieniądze z tego, co... Tak? Nie ma. Czekamy na odpowiedź. Komisja odbyła spotkanie wyjazdowe z kierownictwem referatu komunalnego po drogach gminnych, aby ocenić stan po zimie, jak i zobaczyć w pracy nowe maszyny, które mają poprawić stan dróg szutrowych. Analizowano regulamin odbioru odpadów komunalnych, jak również dyskutowano na temat zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pragnę dodać, że kilkukrotnie Komisja Rolnictwa, jeżeli była możliwość spotkania z kierownikiem, aby starać się o napisanie projektu na dofinansowanie. Wiemy, że sąsiednie gminy szły w takim celu na bezodpływowe przydomowe oczyszczalnie. Wiemy także, jakie koszta generuje oczyszczalnie ścieków w tym momencie. Także panie wójcie, widzę, że pan notuje. Jeżeli w przyszłym roku byłaby szansa pociągnąć dalej ten temat. Rozważano problem z ustaleniem prawa własności i odkupienia terenu po byłej szkole w Majdanie Sobolewskim. Dyskutowano na temat wydłużenia czasu oświetlenia nocnego na terenie gminy Firlej. Komisja zapoznała się z projektem dróg gruntowych do realizacji. Dyskutowano nad rozwiązaniem problemu dotyczącego nieuregulowanemu stanu prawnego drogi gminnej w Wielkoszczyźnie na dzień dzisiejszy, panie wójcie, też nic nie wiadomo. Zapoznano się z pismami, jakie wpłynęły do Rady Gminy oraz wnioskami sołectw, które miały być uwzględnione w budżecie gminy na 2024 rok. Analiza stawek podatkowych oraz praca nad budżetem na 2024 rok. Komisja zapoznała się z pismem mieszkanki Firlej, która ma problem z prawnym i fizycznym dojazdem do swojej działki. Na tym sprawozdanie zakończono. Sprawozdanie przygotowali Paweł Niedziela, Janusz Dunek, Roman Zdunek i Dariusz Rogalski. Plan pracy Komisji Środowiska i Rolnictwa na 2024 rok, na pierwszy kwartał. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2023 rok oraz opracowanie planu pracy na pierwszy kwartał 2024 roku. Działalność ODR, informacja od przedstawiciela, ocena stanu dróg gminnych po zimie i sprawy bieżące. Plan pracy opracowali Paweł Niedziela, Janusz Dunek i Roman Zdunek. Dziękuję. Dziękuję. Czy pytania mają panowie? Przystąpimy do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdań, jak i planem pracy poszczególnych komisji. Możemy? Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że sprawozdanie oraz plany pracy komisji, poszczególnych komisji na rok 2024 rok został przez nas przyjęty. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zapraszam pani skarbnik. Szanowna Rado, Szanowni Mieszkańcy Gminy Firlej. Przedstawię teraz projekt uchwały Rady Gminy Firlej z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały numer 65/323/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2030 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp drugi. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Zmiany prognozowanych danych dotyczą 2024 roku wyłącznie i są dostosowaniem do tych wartości, które zostały wprowadzone do projektu uchwały budżetowej, projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 i wynikają z wprowadzonych zmian w dochodach. Na 29 stycznia 2024 roku dochody stanowią kwotę 39 877 290 zł i 6 groszy. Zmieniły się również wydatki budżetu i stanowią kwotę 45 423 539 zł 72 groszy. W związku z wprowadzeniem wydatków finansowanych z przychodów z wolnych środków, tych, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku, zwiększył się również deficyt budżetu gminy o kwotę 795 241 zł i 66 groszy i wynosi on obecnie 5 546 249 zł i 66 groszy. No i tak jak wspomniałam, zwiększyły się przychody z wolnych środków i stanowią one ogółem kwotę 6 806 249 zł 66 groszy. W wieloletniej prognozie finansowej nie zmieniły się kwoty rozchodów zarówno na rok 2024, jak i kolejne lata objęte prognozą. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadań inwestycyjnych, zadań bieżących, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku, a które były ujęte w planie finansowym na rok 2023. W budżecie 2023 roku zostały zabezpieczone środki na pokrycie poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących. Dotyczy to remontu drogi gminnej w Serocku, a ponieważ nie zostały zakończone te inwestycje i te generalnie zadania protokołami odbioru końcowego, należało je wprowadzić do budżetu roku 2024 i odpowiednio do prognozy finansowej. Projektowane zmiany zostały omówione na komisjach, które odbyły się 24 stycznia 2024 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytania? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu 9 naszych
obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. Proszę Pani Skarbnik. Na podstawie przepisów artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, artykułu 239, artykułu 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 65 łamane przez 324 przez 2023 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu w kwocie 35 925 002 zł zwiększa się o kwotę 3 952 288 zł i 6 groszy z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania utworzenie świetlic wiejskich i gminnego domu kultury w gminie Firlej w kwocie 3 923 462 zł i 6 groszy. Środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zorganizowanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy z powiatu lubartowskiego w kwocie 22 050 zł. Środków z odpłatności obywatela Ukrainy zobowiązanego do partycypacji w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 3150 zł. Środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2126 zł. Środków Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1500 zł. Zmiany w dochodach budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody budżetu wynoszą 39 877 290 zł i 6 groszy. To jest dochody bieżące wynoszą 31 720 417 zł. W tym dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 874 259 zł. A dochody majątkowe wynoszą 8 156 873 zł i 6 groszy. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu w kwocie 40 676 010 zł zwiększa się o kwotę 4 774 341 zł i 72 grosze i zmniejsza się o kwotę 26 812 zł. Z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 619 088 zł i zmniejsza się o kwotę 26 812 zł. A wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 155 253 zł 72 grosze. Zmiany w wydatkach budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki budżetu wynoszą 45 423 539 zł 72 grosze. To jest wydatki bieżące wynoszą 30 959 391 zł, w tym wydatki i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 874 259 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 14 464 148 zł 72 grosze. Punkt trzeci. Określono w paragrafie 3 ustęp 1. Kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 795 241 zł i 66 groszy, to jest do kwoty 5 546 249 zł i 66 groszy.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 3 884 947 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 88 171 zł i 66 groszy wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych z rachunku na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 573 131 zł. Punkt 4. Określono w paragrafie 4 ustęp 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6 011 008 zł zwiększa się o kwotę 795 241 złotych 66 groszy. Po zmianach kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 6 806 249 złotych i 66 groszy. Zmiany planowanych kwot przychodów budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 5. W określonych w paragrafie 7 punkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak już wstępnie zaznaczyłam przy projekcie zmian wieloletniej prognozy finansowej, zmiany, które są projektowane, dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych, utworzenia świetlic wiejskich Gminnego Domu Kultury w gminie Firlej, które to zadanie, tak jak pan wójt wspomniał, zostało odebrane protokołami końcowymi w ciągu ostatnich kilku dni stycznia 2024 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie prawie 4 miliony złotych na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład. Do sfinansowania są zarówno wydatki, których źródłem finansowania jest właśnie Polski Ład, jak również te, które są do sfinansowania z budżetu gminy, i te z budżetu gminy są zaplanowane do sfinansowania z wolnych środków, ponieważ były zaplanowane w budżecie roku 2023 i nie zostały wykonane. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie inwestycyjne, dokumentację projektową dróg, jest to zadanie, które zostało w 2023 roku zaplanowane do sfinansowania z innego rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Na to zadanie środki w budżecie były w 2023 i są również i na tę chwilę, na 31 grudnia 2023 roku, do zrealizowania została część zadania. Wartość na rachunku bankowym środków z RFIL-u wynosi ponad 88 tysięcy złotych, także te pieniądze są cały czas zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym. A tak samo jest, jeżeli chodzi o tym razem zadanie bieżące drogowe, czyli remont drogi w Serocku. Gmina zaplanowała to zadanie do realizacji w 2023 roku. W grudniu wpłynęły środki w wysokości ponad 275 tysięcy na realizację, na sfinansowanie tej części odpowiadającej części do sfinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. One również, te pieniądze są zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym, a wkład własny gminy zostanie sfinansowany ze środków, z wolnych środków niewykorzystanych w 2023. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, a tak jak już też wspominałam, w związku z wprowadzeniem wydatków bieżących inwestycyjnych jako finansowanych z wolnych środków zwiększyła się kwota deficytu budżetu i przychodów, które to w 100% będą pokrywały zmiany wprowadzone
w planie wydatków i nie zmieniła się kwota rozchodów. Również i te zmiany zostały, były projektowane, były przedstawione radnym na komisji, która odbyła się 24 stycznia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. 13 głosów za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu przedostatniego naszej sesji. To jest wolne wnioski. Czy są pytania? Proszę, panie Stanisławie. Był pan pierwszy. Jestem stary, ale szybki. Szybki jak błyskawica. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado. Ja tam w dwóch zdaniach tylko chciałem się odnieść do tej słynnej drogi Popkiewicza. Bardzo dobrze, że Pan Wójt tak tutaj to wymienia, tak to nazwał. To będzie słynna droga, jeżeli zostanie zrealizowana. Bo chciałem to wrócić do historii tej drogi. Otóż, Szanowni Państwo, to nie jest tak, że z roku na rok ta droga jakoś nam weszła w te inwestycje. Otóż, Szanowni Państwo, jak wiecie, w pierwszej roku naszej tutaj o tej kadencji za świętej pamięci wójta Tarnowskiego, w pierwszym roku w budżecie nie było zaplanowane środki, bo to inny wójt, środki, żeby przeprowadzić geodetę. Nie było środków. W następnym roku rok czasu gmina czekała na geodetę. To też było takie coś może podejrzane. To rok czasu, żeby czekać na geodetę, żeby wyprostować drogę. No w trzecim, później rok czasu geodeta trzymał dokumenty u siebie. Rok czasu. Kilka razy było dzwonione, kilka razy zatwierdzone. Nie zawracajcie mi głowy, bo ja jestem na wczasach albo gdzieś tam nad morzem. Tak się to nie powinno odbywać, ale Pan świętej pamięci wójt Tarnowski miał tę drogę w swoim sercu i miał to, nie patrzył, czy to jest ktoś tam z tej opcji albo z tej opcji. Wójt robił to dla ludzi, nie dla radnego, tylko to wszystko robił dla tej. Myślę, że pan wójt teraz obecny będzie tak dalej to realizował, to byśmy się bardzo cieszyli z tego. To już nie chodzi o tę świętą drogę Popkiewicza, tylko wszystkie inwestycje. Chciałem się otóż, Szanowni Państwo, tutaj odnieść do Przewodniczącego Komisji Oświaty. Bardzo dobrze to powiedział. Wypowiedział się, że to nie na parking, tylko to miało służyć innemu celowi. Ale jest na razie tak jak jest, może to kiedyś się zmieni. Tylko nie dlatego chciałem to powiedzieć, tylko dlatego, że w środku, żeby to tak nie było, że w środku roku powstają takie inwestycje. Jeżeli budżet jest uchwalony przykładowo w grudniu, wszystkie inwestycje są zaplanowane, wszystkie pieniążki, a przychodzi ktoś tutaj i składa wniosek w środku roku, że to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. A mało tego, wszyscy wiemy, że na przykład ktoś powie, że inwestycja będzie kosztować 100 tysięcy, a w sumie wychodzi tam 200 czy ileś. No myślę, że to tak nie powinno być. Panowie, którzy składają wnioski czy jakieś na swoje inwestycje, to trzeba to jakoś robić przy uchwaleniu budżetu. No to jest takie moje zdanie. Jeszcze chciałem się odnieść do tych dróg. Otóż, Szanowni Państwo, za mojej tutaj kadencji droga w Łukówcu też powstała, droga powiatowa. Gmina nie dołożyła ni złotówki, bo nie było takiej może potrzeby, może nie było takich chęci i muszę też wymienić te nazwiska, bo to dzięki panu świętej pamięci Mazurkowi, radnemu powiatowemu i dzięki panu Waldemarowi Turmowiczowi, nie ośmielę sobie nazwiska mówić, na pewno się na mnie nie obrażą, ci żyjący, a ci co nie żyjący, no to myślę też się tam nie obrażą.
bo te inwestycje zostały zrealizowane za moje. Następna droga w stronę Antonina została rozpoczęta dzięki właśnie tym osobom. Ale ludzie szybko to zapominają. Później świętej pamięci wójt Tarnowski dokończył tę inwestycję drogą powiatową, no już ze środków 50/50. Chciałbym, zwracam się do mieszkańców całej gminy, żeby nie zapominali o radnych, o tych ludziach, którzy pracują na rzecz dobra naszej gminy. Wójtowie się zmieniają, radni się zmieniają, ale to trzeba robić dla mieszkańców. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie Marku. Jeszcze ja, ale to później. Panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście, panie wójcie. No, panie Stanisławie, chyba pomnik jeszcze tylko, będzie już droga nazwy Popkiewicza już jest. Bardzo dobrze, idziemy tym. Będzie wesoło. Szanowni państwo, na pewno pan wójt miał przygotowane sprawozdanie wcześniej, więc o jednej rzeczy zapomniał. Nie zapomniał na pewno. Wczorajszy dzień, jak zwykle, Orkiestra Świętej. Nasz pan Owsiak robi swoje, my robiliśmy swoje. Jako marsujący firlej chciałbym podziękować uczestnikom, którzy brali udział w wspieraniu pana fundacji i w zaangażowaniu biblioteki, pracowników, naszych wolontariuszy. No, z tego co wiem, z nocnych udostępnień chyba 95 tysięcy zebraliśmy i tam nasza skromny udział morsów był w tym. Była licytacja różnych przedmiotów, które wystawione były na licytacji i bardzo hojnie nas wspierali ludzie. Nawet z zewnątrz przyjeżdżali samochodami, ktoś tam do puszek wrzucił i bardzo się cieszymy z takiej inicjatywy. I chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy nas wspierali. Co prawda byłem zszokowany w jednym miejscu, że jak rozmieniałem pieniążki, pani zapytała, ale nie na orkiestrę. No i tu byłem w szoku, że tak jeszcze można. No ale taki przypadek miałem, nie powiem w którym sklepie. Szanowni państwo, panie wójcie, chodzi o drogę, która jest między ulicą Partyzancką a Kościelną. Jest wąski pasek drogi. Tutaj mieliśmy, no, jak co zimy, opady śniegu. No i no niestety tu już tylko możemy przejechać malutkim ciągnikiem, który nam bardziej jest potrzebny do odśnieżania chodników niż do ulic. Natomiast większy ciągnik z pługiem ma problem przejechać, bo cały śnieg będzie wywalony na płoty, no i będziemy mieli jakieś tam straty. No, ta kwestia jest tam poruszana, tam jest słup, czyli no coś z tym, no ale to już ja no za świętej pamięci Dawida już było poruszane i jakoś trzeba to ogarnąć, bo to jest wytyczona, jedno ogrodzenie jest postawione zgodnie z wytyczeniem działki i tam geodeta jakiś wytyczył, czyli to jest nowe ogrodzenie, które powstało, natomiast drugie ogrodzenie jest to tam z dziada pradziada przesuwane, no i następny słupek był odkopany obok, żeby się nie wywrócił. Stąd, no mówię, no mamy jako, no ja tam mam mały udział w tym odśnieżaniu, ale po prostu chodzi o to, żeby było wygodniej i na pewno bezpieczniej przy odśnieżaniu, żeby to było w końcu jakoś zaczęte. Coś z tym trzeba zrobić. Pytanie mam od mieszkańców. To brzmiało tak. Jaka kwota została wydana na podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy po wyborach na wójta pana Siwka? Cytuję dokładnie, więc zadaję to pytanie. Jeśli można, to poproszę o odpowiedź. Na tą chwilę to dziękuję bardzo i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś wie? No proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo,
Jeżeli dobrze pamiętam, to sprawa tej drogi była poruszana, tego łącznika od Partyzanckiej do ulicy Kościelnej i kiedyś na jakimś spotkaniu dostaliśmy taką odpowiedź od poprzedniego wójta, że wszystko jest jak gdyby załatwiane w zakładzie energetycznym czy coś, że miał być przestawiony ten słup, bo no tam największym problemem to jest ten słup na tej dróżce łączącej jedną ulicę a drugą. Bo powiedzmy samo przesunięcie tych płotów to może byłby mniejszy problem, ale problem jest z tym słupem. I nie wiem, czy to naprawdę było załatwione, czy tylko tak było jak gdyby odepchnięte od siebie i powiedziane nam radnym, że jest coś w tym kierunku robione. Nie wiem, czy pan przewodniczący coś na ten temat wie, że coś... Tak miało być, ale jaka jest sytuacja, to nie. Czyli co, to mam rozumieć, że to były obietnice, a realizacje w tym kierunku zero, tak? Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem. Tyle. Dziękuję. Pan Marek pierwszy podniósł rękę. To przepraszam, jak kogoś ubiegłem. Panie wójcie, rozmawiałem ze strażakami, ale chciałbym, żeby pan dopytał, bo odśnieżałem w innej gminie i zauważyłem na chodniku kłady, które dostaliśmy w wynajem, dzierżawę, no w użyczenie, nie wiem jak to tak dokładnie brzmi w zapisie. I odśnieżali chodniki, to gmina w mieście Kamionka. Nasi strażacy natomiast no, nie korzystają, wiem, że rozmawiałem, że tam gumy brakuje do tego pługa, ale chodzi o to, czy będą mogli, bo powiem tak, duże ciągniki, które wjeżdżają na chodnik mają no jednak trochę kłopotu, bo jednym kołem jadą po ulicy, drugim po chodniku, nie jest to zrobione tak, no i ciężar ciągnika nie chyba jest spory i to raczej by było, żebyśmy nie dewastowali tego, co tam jest w miarę jeszcze w dobrym stanie. To tylko tyle, żeby jakoś to ogarnąć, bo strażacy mówią, nie wiedzą, czy mogą, nie mogą, to żeby to było po prostu, mamy to w użyczeniu na ileś tam na 7 lat, tak jak mi mówili, to po prostu żebyśmy, jak mamy coś, to żeby skorzystać i dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj, panie wójcie, bardzo taka króciutka też, może nie dwa zdania, ale tego. Miałem okazję tutaj gdzieś zjeżdżać z dziewiętnastki i dowiadywać się o zjazdy z dziewiętnastki w miejscowości Zakłady Łukowieckie i Łukowiec za CPN-em, dwa zjazdy po lewej stronie. Tragedia. Już nie będę mówił, że stoi tutaj mój SUV, wczoraj popękane plastiki. Tam trzeba by ze cztery taczki na te dwa zjazdy. Powiat umywa ręce. Obydwa do Kunowa można by powiedzieć. Jedno nad jezioro zjazd, a drugie poza jezierzu. Tam panowie dowiedzieli. Nie da się zjechać, bo powiat mówi, że no, to są nasze drogi. My nie inwestujemy, bo to jest pas przy powiatówce. Nie są złączone. Ta inwestycja tam nie była do końca skończona. Brakuje kilka metry tego asfaltu. Urwanie głowy, a dosłownie pół godziny, żeby gdzieś zrzucić parę łopat. Nie wiem, dlaczego tam nikt tego nie zgłasza, ale strasznie jest. To jest jedna sprawa taka szybciutka. Wiem, że o budżecie rozmawialiśmy na ten rok. Byłem wczoraj tutaj na osiedlu za CPN-em. Akurat było tam dwóch właścicieli działkowiczów. Już nie będziemy z nazwiska mówić. Proponowałem, żeby to może nie do jednego z miejscowości Kunów coś tam napisali. Ale no, wydaje mi się, że jak sięgam pamięcią, to nic nie zabezpieczyliśmy, żeby tam chociaż jakiś jeden hydrancik gdzieś tam 200 metry, 300 podciągnąć w bok, a jednak tych działek coraz więcej już jest i gdzieś tam no, jakieś wiążą ludzie z tym jakieś nadzieje, że może chociaż gdzieś woda będzie na działce, jeżeli nie od razu dom tego roku powstanie. Więc może o jakieś tam kilkaset metry, bo już nie o kilkadziesiąt. Jakiegoś z jeden hydrant i kilka rurek gdzieś wrzucić w którymś kierunku. Co tam jeszcze było? Stacja. No dobra, na ten moment. Proszę bardzo.
Dziękuję radnemu za przypomnienie. Chodzi o ubytki w drogach. Powiem tak, ja interweniowałem, ale bezpośrednio do pana dyrektora zadzwoniłem w związku z tym, że jakoś tam dysponuję telefonem. Czyli Jarek, zapomniałeś o skręcie tutaj na Budy w kierunku, tu jest dwie duże wyrwy na 19. W mojej obecności pan dyrektor od razu poszedł na dół, bo to kto inny zarządza tym odcinkiem. Czyli tam miało być to, bo to mi mówię, i na zakręcie przy tych strzałkach tam już ubytki. No zresztą każdy, kto jedzie, wie co się dzieje, bo na Firleju nawet tak samo próbują co robić. No wiadomo, pogoda nie jest do naprawiania, ale te dziury są coraz większe i no, sprzyja niszczeniu dróg nasza pogoda. Czyli raz jest mróz, na drugi dzień jest odwilż. Także ja rozumiem drogowców, ale po prostu też prośba do mieszkańców. Zgłaszajmy, jeśli no nie do gminy, no to po prostu nie każdy ma możliwość gdzie indziej, ale to lepiej, żeby wcześniej zgłosić, niż już później będzie ktoś urwie zawieszenie. No nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że jakieś Lambo urwie zawieszenie, może u nas nie będzie jeździć, żebyśmy później nie mieli z tego tytułu kosztów. Dziękuję bardzo. Proszę panie Stanisławie. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowna rado, ja tutaj tylko do pana radnego, że nikt nie zgłasza w stosunku tych dróg na zagrodach. To akurat mnie dotyczy i chciałem państwu powiedzieć, że rozmawiane było z panem kierownikiem Zarembo i pan kierownik powiedział jasno, będzie materiał, dołki się zasypie. Nie stoi nic na przeszkodzie, bo jeżeli chodzi droga na Zajezierze, to tak jak radny powiedział, ale z rzeczności wójt i obsługa no, równają te drogi. Jeden kawałek, tam jest 5 metrów, ale teraz nie było towaru i nie było możliwości, bo akurat te dołki były lodem i się jeździło jak po autostradzie. No jeżeli lód roztopnią, no to dołki są, nie? To nie ma co ukrywać, no ale nie było czym zasypać. Następna droga do jeziora, co przystanek jest skrzyżówka na samym dole. No oczywiście, no ta droga jest kamieniem wysypana, no ale też wymaga remontu. No i pan dyrektor czy kierownik o tym wie dokładnie. Tu nikt nie przed kamerą nie będzie mówił, że trzeba akurat 5 łyżek zawić tego kamienia, tylko się idzie do kierownika i się zgłasza kierownikowi. No tylko tyle, dziękuję. Proszę bardzo. Panie wójcie, koledzy radni, jeśli już jesteśmy przy temacie dróg, też taka prośba od mieszkańców, problem bardziej niż prośba, odpady i ścieki, jest problem z dojazdem po prostu, firmy nie chcą przyjeżdżać ani po ścieki, ani po odpady, no bo stan dróg jest po prostu fatalny, są drogi, na których no, które 30 lat nie widziały kruszywa ani równarki czegokolwiek. Myślę, że jak pan wójt będzie na tych komisjach, czy dałoby się właśnie przejechać, spojrzeć na te drogi troszeczkę też z tej takiej innej strony, bo ta no, północ naszej gminy jest zaniedbywana, nie oszukujmy się. Tutaj mówię już, niektóre drogi dostają kruszywo po raz 5., 6, a w niektórych częściach gminy nie ma do tej pory nic. Dziękuję. Dziękuję. Sołtysi? Chociaż może dla niego bym odpowiedział na pytanie. A jeszcze trzymają Sołtysi jakie pytanie? Ja jeszcze może zanim pan wójt zacznie odpowiadać na pytanie, jeszcze chciałbym zapytać o szkołę. Szkołę, po pierwsze jaka jest, czy jest jakiś plan, szkoła w Fileju, plan na zmianę wyglądu tego boiska betonowego. Czy tam będzie coś robione, planowane? Od strony drogi przy szkole. Betonu już nie ma betonu. Ja wiem, że nie ma betonu. Co tam? W miejscu tego boiska betonowego, co ma być zrobione? To jest pierwsze pytanie co do szkoły. Drugie pytanie, panowie pamiętają, że miało być też wizyta czy interwencja w Zarządzie Dróg Powiatowych odnośnie parkingu wzdłuż drogi powiatowej od pana Chodunia aż tutaj do Zatoczki.
czy cokolwiek zostało zgłoszone, ewentualnie czy jakieś rozmowy były prowadzone z Zarządem Dróg Powiatowych. Cóż jeszcze? A jeszcze chciałem zapytać o parking w szkole. Pamiętacie panowie, jaka była sytuacja z parkingiem w szkole? Pierwsza podstawowa sprawa, że miał to spowodować większe bezpieczeństwo dla dzieci. I teraz moje pytanie jest zasadnicze. Czy, może inaczej, jaka jest różnica między tym placem utwardzonym, który jest teraz i na który wydaliśmy ponad 200 tysięcy, które były przeznaczone na zakup działki, to z mojej inicjatywy zostało przekazane na dokończenie tej budowy pod szkołą. Jaka jest różnica między tym terenem utwardzonym, a tym, co było? Bo jak te samochody jak stały, tak stoją. Zadanie tego placu było bardzo proste i podstawowe. Rodzic miał przywozić dziecko, wsiadać do samochodu i odjeżdżać. Tam nie powinno być żadnego samochodu zaparkowanego. No, dobrze, lepiej się odśnieża, dobrze. Nikt nie urwie zawieszenia. Także tak jak naprawdę za naszą zgodą został wybudowany kolejny parking. Jeszcze chciałem to, co pan o wodociągi, tak, o hydranty. Już nie raz była mowa o tym placu koło CPN-u i ten, który jest tam za Przokiem, żebyśmy to, że tak powiem, uruchomili, to znaczy i drogi, i wodociągi, bo przecież tam by się ludzie budowali, a każdy nowy dom to podatek dla gminy. Czy się uda to zrobić? Zobaczymy. Jeszcze pytanie od sołtysów, bo widzę, że się trochę wstydzą. Co z roznoszeniem nakazów podatkowych? Czy jest jakiś plan co do roznoszenia nakazów podatkowych? Dziękuję. Tak. Tak, z drugiej strony. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo Sołtysi, Szanowni Państwo, dużo tych pytań, ale postaram się przynajmniej pokrótce odpowiedzieć albo dać jakąś informację. Tak po kolei będę notowałem, mam nadzieję, że zanotowałem sobie wszystko albo większość uwag. Jeśli coś pominę, to bardzo proszę o przypomnienie. Proszę Państwa, zacznę od dofinansowania na przydomowe oczyszczanie ścieków. Tutaj Pan Radny powiedział, że ludzie oczekują takiej inwestycji, żeby napisać projekt, żeby takie instalacje przydomowe mogły istnieć. Proszę Państwa, otwiera nam się taki cykl spotkań sołeckich, między innymi też z tego tytułu i z tego powodu. Z panem Zarembą rozmawiamy o różnych inwestycjach, o pozyskaniu środków. Rozmawiamy też o wykorzystaniu zasobów takich, jakie mamy. I nie będę szczegółów podawał, czy skorzystamy z jakiegoś projektu, czy nie. Otóż czerwiec, lipiec jest to okres, kiedy można będzie pozyskać dofinansowanie na takie oczyszczalnie. Ale czy pójdziemy w to rozwiązanie, czy będziemy pisać projekt, czy w jakiś inny sposób osobom zainteresowanym zechcemy dofinansować takie oczyszczalnie, jest jeszcze dyskusyjny. Boimy się pewnych rzeczy, żeby się nie okazało, że zrobimy projekt na oczyszczalnie przydomowe i będzie taka sama sytuacja jak z solarami. Wygra je firma, przepraszam, ale firma Krzak i najtańsze instalacje Państwo dostaniecie, jakie tylko możecie dostać. Być może tak będzie. Nie jesteśmy w stanie później wpłynąć na wykonawców. Jest to przetarg. Dlatego rozważana jest inna opcja dofinansowania do oczyszczalni, która mam nadzieję, że dojdzie do skutku, ale to jeszcze dzisiaj nie będę o tym mówił. Proszę jeszcze o cierpliwość. Mam nadzieję, że to będzie miłe zaskoczenie dla Państwa. Ale rzeczywiście planujemy jakąś formę dotacji dla zainteresowanych. Jeśli chodzi o Majdan Sobolewski i szkołę w Majdanie,
też padła taka uwaga, wykup bodajże szkoły, która kiedyś, czy budynku, który kiedyś był szkołą, nie tak dawno jak w tamtym tygodniu bodajże, spotkałem się z dwoma współwłaścicielkami tego terenu. Rzeczywiście przyszły z ofertą i z zapytaniem również, co z tą szkołą, czy gmina jest zainteresowana wykupem tego gruntu. Po analizie stanu prawnego okazało się, że nie ma tam podziału zrobionego, więc sugerowałem tym paniom, żeby dogadały się ze współwłaścicielami, a jest tam chyba 5 osób, aby ten grunt podzielić i wydzielić obszar, który rzeczywiście chcą sprzedać, bo tam jest kilka, nie wiem czy to hektarów, można powiedzieć ile tych hektarów jest, wiem, że tam jest szkoła i jest bardzo duża połać lasu i tego lasu nie chcą sprzedać, więc dywagowanie na temat, czy my chcemy wykupić, czy nie chcemy wykupić, no dzisiaj jest po prostu taki troszeczkę rozmyty, bo jeśli wydzielą teren ewentualnie do sprzedaży, bo i tak zechcą to sprzedać, z tego co mi mówiły, to będziemy decydować wtedy, jaki to jest obszar, czy nam potrzebny jest taki obszar, czy nam potrzebna jest ta szkoła. Ja nie będę w tej chwili mówił, jakie jest moje stanowisko, bo to Rada podejmie tą decyzję. Być może, że na spotkaniu też sołeckim będziemy dyskutować, czy ta szkoła, czy ten budynek jest potrzebny. Z tego co wiem, mieszkańcom Majdanu jest potrzebny, ale jeśli chodzi o wykupienie, to tak jak mówię, na początek podział, oferta, my musimy, rzeczoznawca albo po prostu ktoś inny rzeczoznawcę, właściciel weźmie, określi wartość tej działki i dopiero wtedy my możemy mówić o jakimkolwiek przekazaniu tego terenu za jakąś kwotę, czyli wykupie. Nie możemy mówić dzisiaj, że chcemy, no bo za ile? Jeżeli państwo wspólnicy, czy udziałowcy tej działki zechcą ogromne kwoty, to po prostu nas na to nie będzie stać. Lepiej kupić inną działkę tańszą. Ale rozpatruję taką ofertę, być może, że to jest ciekawe. Na spotkaniu sołeckim w Majdanie będziemy na ten temat rozmawiać. Właśnie już wspomniałem, że te spotkania będą. Zechce się w każdym sołectwie spotkać z mieszkańcami, aby omówić sprawy bieżące, chociaż nie tylko, ponieważ niektórzy sołectwa chcą zmienić fundusz, przeznaczyć pieniądze na coś innego, a tutaj musi być zebranie i podjęta uchwała o zmianie funduszu sołeckiego, dlatego być może przy okazji da się to zrobić. Pan radny Popkiewicz zapytał, kiedy realizowane będą inwestycje. Rozumiem, że chodzi panu radnemu o to, że jakiś mamy plan, a wskakuje nam inwestycja w połowie roku, którą zaczynamy robić, nie uwzględniając tych poprzednich, prawda? O to chodzi. Chyba tak zrozumiałem, że to o to chodziło. Szanowni państwo, są czasami, ja tutaj krótko jestem, ale z doświadczenia wiem, są czasami inwestycje, które trzeba robić ad hoc, ponieważ jest jedna rzecz, ogłaszają konkurs, ogłaszają dofinansowanie, jest pewien harmonogram naboru wniosków już z RPO, z Polskiego Ładu też może coś będzie i proszę państwa, czasami z dnia na dzień trzeba podjąć decyzję, czy coś robimy, czy nie. Więc być może będą takie wrzutki, że aha, robimy teraz tą inwestycję, a trzy inne troszeczkę się odsuwają w czasie, ponieważ jeżeli my na jakąś inwestycję pozyskamy dofinansowanie rzędu 60, 70 czy 80%, być może następna taka okazja się już nie trafi. Tu trzeba będzie po prostu współpracować i razem decydować, o co chodzi. Jeśli chodzi o do tej pory, jak to było robione, nie będę się wypowiadał. To nie moja kompetencja. Może panie wójcie, ja sprostuję to co pan Stanisław mi chodziło. Pytał. To było inwestycja, tu jest, chodzi o inwestycję przy szkole, czyli o kostkę oraz bieżnię, tak? Tam była wyceniona ta inwestycja wcześniej, dużo wcześniej, że miała kosztować, nie wiem już. Nie, to ten temat ruszymy jeszcze. Ale to właśnie o to chodzi. Ja to też nadawiązywałem. Nie, to już nie pamiętam, ile miała kosztować ta cała inwestycja, chyba 100 kilkadziesiąt tysięcy. Tak, kosztowała dużo. Natomiast nie było planowane w budżecie. Zaplanowane było taka, a nie inna kwota, natomiast okazało się, że sama bieżnia kosztowała 100 tysięcy, czyli czy 120 tysięcy, czyli na to utwardzenie, czy na tą kostkę już nie mieliśmy
pieniędzy i tylko dzięki temu, że te pieniądze przeksięgowaliśmy z tej działki, którą nie kupiliśmy, została ta kostka tam zrobiona. Natomiast panu Stasiowi chodziło o to, że była zaplanowana ta inwestycja i kostka, i bieżnia na kwotę, która była w rzeczywistości no, w żaden sposób nieracjonalna. Rozumiem. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o takie sytuacje, no to powiem tak, nie znam aż tak od podszewki całej historii gminy, żeby wracać do pewnych działań, które zostały zrealizowane, ale mogę powiedzieć, że mogło być tak, nie tłumacząc nikogo, że być może albo zapytania ofertowe, albo przetargi wyszły inaczej i rzeczywiście tak było. Nie wiem, po prostu nie wiem, być może było tak. Nie będę komentował. Każdy wie, jaka jest historia czasami inwestycji. Proszę mi wybaczyć. Nowe inwestycje będę komentował. Będziemy w kontakcie, będziemy działać. No, tamta inwestycja rzeczywiście jest kontrowersyjna, ale mleko się rozlało. Jest i zobaczymy, co będzie dalej. Pan Piwowar wspomniał tutaj o drogę między Partyzancką a Kościelną i rzeczywiście problem jest ze słupem. Zechcemy to robić, zechcemy ten słup przenosić, ale jeśli mielibyśmy już to zrobić, to musielibyśmy prosić Państwa, którzy tam mieszkają, o przesunięcie ogrodzeń swoich. Ze względu na to, że posadowione są w pasie drogowym. No i rzeczywiście, no, jest to problem, no idzie lato. Szanowni Państwo, wiem, jest to droga jednokierunkowa w tej chwili chyba. Nie. Nie? Nie? Dwukierunkowa? Nie. Ja sobie zapisałem, mam nadzieję, że w następnej sesji Państwu dam odpowiedź. Proszę Państwa, sytuacji, w których mamy ogrodzenia w naszych działkach gminnych albo w pasach drogowych, nie powiem już o sytuacji nad jeziorem, to jest po prostu kosmos jakiś. Przejrzałem pewne zapisy w planach, przejrzałem działki, przejrzałem, jak mają co niektórzy posadowione ogrodzenia, to proszę Państwa, jeżeli zaczniemy regulować, otworzy się puszka Pandory. Ale powiem tak, może jeszcze nie teraz, ale kiedyś trzeba będzie to uregulować. Niestety nie może tak być, że ludzie narzekają, że koło promenady nie mogą przejechać samochodem, czy służby jakieś i tak dalej, a osoby prywatne mają ogrodzenia właśnie w działkach naszych, gminnych. Tak jest. W wielu przypadkach tak jest. W wielu przypadkach tak jest, że mamy nieuregulowany stan prawny. Ale to są zaszłości już dziesiątek lat. Nie, no my Stasi to wiemy, jaki był pas szerokości od jeziora. Ja też to wiem, ze względu na to, że przyglądam się dokumentacji. Dokumentacja nie kłamie, są wytyczne i wiadomo, kto komu wszedł. Będziemy reagować na takie rzeczy, ale to musimy jakiś harmonogram sobie zrobić i po prostu już... Jeśli jednego ruszymy, to rzeczywiście regulować działki wszystkim. Dobrze. Kwota na podwyżki. Też pan pytał o kwotę na podwyżki. Ja tylko referowałem. Ale w imieniu chyba mieszkańców albo w imieniu kogoś pan zapytał. Pan zapytał o taką kwotę. W tej chwili nie pamiętam dokładnie co do cyferek. Ale powiem tak. Ja na piśmie się odniosę, bo nie pamiętam, jakie to były kwoty. Podwyżki rzeczywiście były w urzędzie, z tym, że różne. Ja, mając na uwadze dawanie podwyżek pracownikom, chciałem zniwelować pewne takie, może wcześniej, takie dysproporcje finansowe. Chciałem, aby mniej więcej inspektor i inspektor zarabiali podobnie, podinspektor i podinspektor podobnie, kierownik i kierownik podobnie. Nie dało się jeszcze tego zrobić na tym etapie, ale już te różnice są zmienione. Jakie to są różnice? Ja po prostu dam informację taką literalną. Droga partyzancka, już jeszcze to już było. Przesunięcie słowa to już było. Na chodniku, chodzi o odśnieżanie chodników naszych, proszę Państwa, i nasz kład. Rzeczywiście nasza jednostka dostała kłada, jest on do celów ratowniczych generalnie przewidziany, ale proszę Państwa, ja uważam tak,
dobrze, że dostaliśmy tego kłada do celów ratowniczych, do celów OSP, ale wydaje mi się, że dbanie o bezpieczeństwo też mieszkańców i odśnieżanie, no też wpisywałoby się może jakiś zakres OSP, chociaż niekoniecznie, ale na pewno ułatwiłoby to komunikację ludzi. Patrząc na układ tego pługa, który tam jest przy tym kładzie, rzeczywiście no, wypisz, wymaluj kład przeznaczony do odśnieżania chodników. Tak można to potocznie powiedzieć. Ja też to widziałem, byłem, siedziałem. Fajny pojazd. Szanowni Państwo, ja nie będę ingerował w to, czy Ochotnicza Straż ma odśnieżać, czy nie odśnieżać. Dogadamy się pod tym względem. Pan radny Stawinoga pyta o zjazdy i ubytki w Kruszywie. Tylko dodam, dosłownie metr do półtora od 19. Ja nie mówię tam o jakimś odcinku po 10 metrów i remontu dróg, bo wiemy jak jest. Metr. Dosłownie pierwsze dołki od 19. Mhm. Pierwsze dołki od 19. Słuchajcie, ja pytałem właśnie o ten Kunów. Dlaczego tam jest taki pasek i dlaczego tam są takie doły? Słuchajcie Państwo. Kiedyś pamiętam, jeden z pracowników mówił mi, że składał jakiś wniosek, aby coś tam wyremontować. Generalna dyrekcja zakazała. Zakazała inwestycji, zakazała inwestycji na tym terenie. Nie można tam ani utwardzić nic. Możemy, że tak powiem, na czarno zaingerować. Może to zrobimy. Nie mówię oficjalnie, że zrobimy, bo nie mogę tego potwierdzić. Ale Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o właśnie ten zjazd, jest to pas drogowy Generalnej Dyrekcji, czyli tej obwodnicy, która będzie. Dokładnie. I dlatego nawet asfalt jest tylko do tego terenu, a dalej no po prostu Kruszywo. Zobaczymy, co się z tym da zrobić. Oficjalnie nie mogę powiedzieć, że będziemy to remontować, bo nie możemy. Dobrze, jasne, przyjąłem to. Również tam te inne też drogi, które nie są naszymi. Proszę Państwa, na co dzień dzwonią do mnie osoby, mówiąc o tym, czy tą drogę można wyremontować, czy nie. Jeśli mam remontować, no, przypadek taczki jednej czy dwóch, no nie wchodzi w grę, to inna sytuacja jest. Ale jeżeli ja mam remontować drogę powiatową albo jakiś fragment generalnej, to wolę gminną. Priorytet to drogi gminne. I tu możemy robić. Nie możemy inwestować na terenach nie swoich, aczkolwiek, tak jak mówię, z małymi ubytkami damy radę. Jeśli chodzi o hydrant i zabezpieczenia ze stacją paliw i ten całe to osiedle, sytuacja wygląda następująco. Będziemy tam budować PSZOK i będziemy tam budować najprawdopodobniej budynek OSP, jeśli taka będzie sytuacja i decyzja, ale odniosę się do PSZOK-u samego. Spotkaliśmy się z panem, który ewentualnie mógłby nam zaprojektować tą instalację. I proszę Państwa, w specyfikacji będzie również pociągnięcie drogi, uregulowanie tej drogi do końca tych terenów przeznaczonych pod terenów dotyczących tej darowizny. Czyli do pierwszego jakiegoś tam domu, który się tam pobudował po prawej stronie. I teraz tak, to wszystko kosztuje. Ja wiem, że każdy by chciał. Jeśli tu będzie jakaś dokumentacja, to na pewno będzie hydrant. I na pewno będą inne instalacje, bo chcemy to od razu zrobić, za jednym zamachem, ale... Przy tej drodze jest, bo to wodociąg jest hydrant. Tak, ale generalnie tam trzeba będzie zmiany zrobić, przeprojektować pewne rzeczy. Na bieżąco będziemy się tym zajmować. Ubytki w drogach, droga DK19 na Budy, podobny przypadek. No i tutaj znów te drogi. Słuchajcie Państwo, tak jak mówię, my już Kruszywo mamy, ale przez miesiąc czasu, zanim ogłosiliśmy przetarg, zanim upłynął termin i tak dalej, nie mogliśmy nic robić. Rzeczywiście, tak jak już niektórzy tu wspomnieli, mamy sytuację niepokojącą na dworze, że za chwilę mamy mróz, a za chwilę mamy roztopy i co to daje? Daje to skutek taki, że jednak te drogi są z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień rozjeżdżane. W tej chwili umówię się z panem Zarębą, aby zrobić taki objazd po tych wszystkich naszych drogach gminnych i stworzyć pewien harmonogram dróg najbardziej uszkodzonych, najbardziej potrzebujących remontu
i na bieżąco w ciągu miesiąca, bo to nie będzie z tygodnia na tydzień, będą te drogi remontowane. Mam nadzieję, że uda nam się, no, jak nie w 100%, to naprawdę w większej ilości te drogi wyremontować, ale to jest tak naprawdę niekończąca się opowieść, ponieważ no już będę ten przykład drogi na Stalownię mówił, że chciałem, żeby pan Zaręba ją zrobił, nasypali kruszywa, później poszła ta maszyna, która zrobiła praktycznie autostradę, bardzo fajnie się tam jeździło, no i po miesiącu czasu mamy to samo, nie? To się wybija, po prostu to się wybija. Będziemy interweniować no, w miarę potrzeb. Filmiki, jakie nam przedstawiano, tak też jeszcze to, jak była projekcja, no to przecież samochody leśne i ciężarowe miały jeździć po 6 miesięcy z drzew. A u nas drogi gminne po miesiącu, no może nie to maszyna. No. Telewizja kłamie. Nie, proszę Państwa, to nie jest nie wiadomo jaka maszyna. Jest to maszyna, która zrywa 5 do 10 cm warstwy i ubija, wibruje, prawda? Rozgarnia i wibruje. Jeśli mamy wodę w dołkach, nie można tego zrobić. Jeśli mamy mróz, nie można tego zrobić. To nie zawsze jest możliwość nawet tej maszyny użyć. Tak, no właśnie. Odpady, ścieki. Pan radny Cybul wspomniał, że firma nie chce przyjeżdżać po odpady i po ścieki, bo drogi są zdegradowane. Proszę Państwa... Sołtysowie, proszę tam o ciszę. Proszę Państwa, ta firma ma obowiązek to zrobić. Nikt nie gwarantował tej firmie, że będzie autostrada do Państwa. Więc tu nikt łaski nie robi, że Państwu odpady albo ścieki, czy tam odpadów nie odbierze. Ma obowiązek. Mamy zapisy w umowie i do każdego mieszkańca ta firma ma podjechać. Jeśli będą takie przypadki, że nie zostaną odebrane, to proszę po prostu zgłaszać i my będziemy interweniować. Pan przewodniczący wspomniał o boisku, o miejscu po tym boisku. Proszę Państwa, rzeczywiście rozmawiałem z osobami, przedstawicielami ze szkoły, z Firleja. Jest pomysł, aby to boisko przynajmniej ogrodzić, to część na boisko, żeby ogrodzić, żeby tam zrobić, wyrównać trawę i zrobić to boisko. Mówimy to od strony ulicy Partyzanckiej, tak? Mówimy tak, o tym fragmencie. Tam, gdzie teraz niby zrewitalizowali tą część. Niby, bo to daje dużo... Nie, tam wyszło, że mniejsze musi być coś, bo tam coś się nie zgadzało. Proszę Państwa, rzeczywiście, no ta młodzież też musi mieć boisko. Na dworze wyjdą ze szkoły, plac zabaw to jest plac zabaw, takie boisko trawiaste, przydałoby się jakieś dwie bramki postawić. No i przede wszystkim jakąś osłonę z siatki dać, gdzie uważam, że to powinno być zrobione. Natomiast, no właśnie, to jest kolejna inwestycja, która kosztuje. Mam nadzieję, że zostanie zrobiona, ale zastanawiamy się, co zrobić z parkingiem, bo to już jest parking chyba, za szkołą, po tym błocie, co ludzie jeżdżą, prawda? Tak jak tutaj kostka została zrobiona i szanowni Państwo, no z całym szacunkiem, jak przekonać ludzi, którzy zostawiają samochody na kostce, żeby poszli w dzień, gdzie nie można wejść, bo jest błoto, żeby zostawili samochody za szkołą. I tak zostawiają, ale nie oszukujmy się. Jeśli zastawionych jest, no nie wiem, połowę stanowisk, no jednak chyba można te dzieci przywieźć do szkoły. Już nie bądźmy takimi osobami, które takimi nieużytecznymi, że będziemy blokować tą kostkę. Ona nie służy. No nie jest to parking na pewno, ale bądźmy troszeczkę wyrozumiali, ponieważ tak jak mówię, no z tyłu za szkołą jest tragedia. Czasami sam jestem tam, to się wpada po 4-5 cm w błoto i nie można tam przejść. Może trzeba właśnie pomyśleć nad tym, aby jeszcze i tam zrobić jakieś odwodnienie i stabilizację gruntu. Czy jeśli chodzi o ten park, o ten teren utwardzony, która jest kostka w tej chwili, rozmowy były takie, że powinien być to teren zamknięty, czyli rodzic przywozi dziecko i odjeżdża. Tam nie powinien stanąć, znaczy parkować żadne auto. Za chwilę. Zgadza się. Tak miało być. Tak miało być. Wiecie Państwo, no tutaj też
Pan dyrektor ma trwały zarząd nad tym. No i czy ja mam decydować o tym, jak ma być ten parking wyglądać i użytkowany? No nie. Wójt nie jest od tego, żeby decydować o tym, czy tam będzie parking, czy tam będą stanowiska do podjazdu. Pan dyrektor się dogada, mam nadzieję, z Radą Pedagogiczną, podejmą stosowne wnioski. Jeżeli podejmą takie wnioski, żeby postawić tam zakaz zatrzymywania się, znaczy przepraszam, zakaz postoju, bo zatrzymać się można, no to być może taki znak się postawi. Ale ja nie chcę ingerować w kompetencje organu, który ma trwały zarząd nad tym budynkiem, bo wydaje mi się, że to nie na tym etapie powinna być ta sprawa załatwiona. Dobrze. Odpady mamy. Proszę Państwa, parking wzdłuż drogi powiatowej. Który to był? To jest przy szkole. Przy szkole, po lewej stronie, przed szkołą, jadąc od nas teraz. Mm-hmm. To jest po lewej stronie, gdzie jest cofnięte naszego pracownika, że ogrodzenie jest cofnięte. Rozumiem. I tutaj można by wpasować, rozumiem, przesunąć czy jak tam. To przy szkole. W pasie drogowym. Przedłużyć do zatokę, co jest. Tak. Proszę Państwa, nie znam tematu kompletnie. Jeśli trzeba, ja z panem Grzegorzem Jaworskim rozmowy podejmę i też mam nadzieję, że w najbliższym czasie się z nim spotkam i zobaczymy, co tam da radę. Tak, ja rozumiem. Ktoś jechał, no to jest ciągła linia. No zaraz. Jak będzie na ten temat, rozmawialiśmy może 2 lata temu i widocznie nic nie ruszyło do przodu. Dlatego tak jak już mówię. Dlatego tak jak mówię, w tamtym 2 lata temu mnie tutaj nie było, więc warto może rozmowy wznowić. No i zobaczymy, co się uda. No tu inwestycja jest powiatowa, prawda? Też mamy wiele dróg powiatowych, gdzie też ludzie na dzień dobry mówią, słuchajcie, zróbcie te drogi. No wiadomo, każdy ma swoje priorytety, a mamy ograniczone możliwości, aby na powiat wpływać. Tak. Już hydrant też był omawiany. Co z roznoszeniem nakazów płatniczych, tak? Dobrze mówię? Tak. O tym. Zastanawiamy się w ten sposób, jak uregulować tą sprawę, ponieważ nakazy płatnicze muszą być obligatoryjnie odebrane. Więc to też będzie do wyjaśnienia. Na dzień dzisiejszy nie odpowiem na to pytanie, ale ja zapisałem sobie i myślę, że bardzo chętnie Państwu udostępnię, w jaki sposób będą te nakazy wysyłane. Czy będą wysyłane z urzędu, czy będziemy prosić Państwa sołtysów. Zobaczymy. Także to też będzie dyskusja na zebraniach sołeckich. Nie wiem, czy wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo... Proszę bardzo. Wszystko, jeśli Państwo chcą. A już koniec, tak? Tak, tak, tak. Proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Cieniuk. Wiele lat temu pełniłam funkcję przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Frileju. Obecnie pełni mój mąż. Nie mógł dzisiaj przyjść, więc jestem, bo powiem szczerze, jeżeli chodzi o te inwestycje placu zabaw, jeżeli chodzi o inwestycje boiska, jeżeli chodzi o kwestię utwardzenia parkingu, od początku w tych inwestycjach jesteśmy, również w inwestycji bieżni. Jeżeli chodzi o bieżnię, więc sytuacja wyglądała tak, że to nie jest tak, że ktoś w międzyczasie sobie zmienił. Tak, na Funduszu Sołeckim zostały środki przegłosowane, jednakże kiedy rodzice przyszli, żeby dopytać, jak ma wyglądać realizacja, otrzymaliśmy informację, że umowa jest podpisana i że nie będzie to robione z Funduszu Sołeckiego, ale ze środków z budżetu gminy. My nie mieliśmy na to wpływu. Jeżeli chodzi o kwestię utwardzenia, tam wcześniej planowana była mniejsza część utwardzenia tego parkingu. Później okazało się, że lepiej zrobić jest tą inwestycję większy parking. Pan przewodniczący tutaj za jego inicjatywą zostały przekazane środki z zakupu działki. I znowu, proszę Państwa, plany, które widzieli rodzice, nie są planami, które są po wykonaniu. Myślę, że pan Adam Toboła był też w tych rozmowach, pamięta jeszcze, jak miało to wyglądać na początku. I co się okazuje? Że jest postawiona barierka, przez co parking jest zmniejszony o 2 metry, a barierka miała powstać tylko po to, żeby odgrodzić plac zabaw. Nie miało tam być ścieżki, która jest w tej chwili.
Ktoś sobie ją narysował, ktoś później tego nie zweryfikował, a w tej chwili parking ledwo starcza na samochody. Kolejna rzecz. Twierdzicie Państwo, że parkują tam nauczyciele. A gdzie mają parkować? W szkole jest około 54 osób zatrudnionych. Do tego dochodzi opieka społeczna, bo nie zapominajmy, że jest to też budynek opieki i też parkują tam pracownicy. Czy ktoś był, wie, ile jest miejsc parkingowych z tyłu na szkole? Z tyłu na tym parkingu, który jest zalewany ciągle przez wodę, bo jest problem z odwodnieniem? Jest tam około 30 miejsc parkingowych. Brakuje ciągle 20 miejsc, więc jeżeli te 5 samochodów staje z przodu, to naprawdę nie powinno być dramatem. Poza tym, tam są też samochody petentów, którzy przyjeżdżają do opieki społecznej. Więc to nie można mówić, jeżeli ktoś przyjechał do opieki społecznej załatwić sprawę i ten nauczyciel czy pracownik nie miał gdzie stanąć, no to gdzie miał stanąć? Po prostu to parkowanie odbywa się dlatego, że tam nie ma miejsca, a nie dlatego, że ktoś robi na złość i zajmuje miejsce. Więc myślę, że naprawdę trzeba troszeczkę wyrozumiałości w tej kwestii. No i przede wszystkim uwzględnić też te potrzeby z tyłu parkingu, ponieważ tam tak naprawdę z tyłu, my rozważaliśmy to na Radzie Rodziców, tam się nie zbiera woda, proszę Państwa, z deszczu. Tam trzeba pomyśleć o odwodnieniu, które spływa z góry, bo to zalewa tak naprawdę. Trzeba z rynny zrobić odwodnienie i je odprowadzić. Kolejna rzecz. Parking, który był poruszany tutaj właśnie wzdłuż drogi ulicy Partyzanckiej. 2018 rok, proszę sprawdzić, pierwsze pismo napisałam z prośbą, żeby ten parking zrobić. Proponowaliśmy, żeby w tej chwili już chyba jest tam wyrównany, jak dobrze pamiętam, jest ten płot przestawiony, żeby zrobić tam barierkę i w tym miejscu odgradzającą oczywiście kostkę, chodnik i żeby w tym miejscu można było zrobić też dodatkowe miejsca parkingowe. Od 2018 roku sprawa nie została ruszona, mimo iż wiem, że osoby z powiatu przyjeżdżały i nie widziały z tym problemu. Więc myślę, że do tej kwestii naprawdę warto wrócić. I kolejna rzecz. Działka. Kolejna działka, która jest za szkołą podstawową w Firleju. Jaka ta działka jest w planie? W planie? Tak. Jaki plan jest? Jaki jest plan? Tak. Usługi chyba. Dokładnie. Więc może warto pomyśleć o odkupieniu, porozmawianiu z właścicielami, może będą chcieli sprzedać i powiększyć też wjazd, powiększyć ten parking. Bo na części działki są usługi, proszę Państwa, publiczne. Na bodajże 2 metrach albo więcej. Więc myślę, że naprawdę są sposoby na rozwiązania tej sytuacji. Tylko trzeba po prostu spojrzeć, jak jest w planie, no i po prostu podjąć inicjatywę. Także. Myślę, że kasę też, no ale małymi, wszystkiego naraz nie zrobimy, ale małymi krokami stopniowo myślę, że na pewno uda się coś zrealizować. Dziękuję. Nikt nie neguje tego, że miejsc parkingowych w szkole trzeba, tylko założenie było proste. Na terenie szkoły ma nie być parkingu, czyli te samochody, które przyjeżdżają, zostawiają dzieci i odjeżdżają. To, co pan wójt mówi, co pani Anie, że tych miejsc parkingowych brakuje, każdy o tym wie. Teraz trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby to zmienić. Ja też jeszcze przypomnę, że śmieszna sprawa była na niektórych po 200 tysięcy za tą działkę, która dalej chyba jest do sprzedania. No, rozmawialiśmy, że byłoby miejsce i dla petentów opieki społecznej, i dla nauczycieli i można by zatrzymać się tam na jakąś chwilę. 200 tysięcy było dużo. Dzisiaj rozmawiamy, że ze 100 zrobiło się 250 koło szkoły. Myślę, że za 4 lata, jeżeli ktoś tam jeszcze będzie w tym gronie rozmawiał, to się okaże, że 2 czy 3 miliony wtopione w parkingi, a te 200 to była taka suma. No, śmiali się niektórzy, że no, kto to by dał za 20 parę lat tej działki, która jest tutaj, no wiem o tą działkę chodzi, co ten słup stoi i przed szkołą. Pan wójt chciałby zabrać głos? To w prawie nie jest. Nie, nie. Właśnie o jednej rzeczy zapomniałam jeszcze, ponieważ przychodziliśmy również na komisję. I proszę Państwa, my wartość tej inwestycji od początku jako rodzice kwestionowaliśmy. Nikt na nas uwagi nie zwracał. My od początku mówiliśmy, tam było 800 metrów kostki po 200 zł, gdzie stabilizacja w większości była zrobiona. To jest koszt 160-180, a z tego co pamiętam inwestycja wyniosła ponad 200.
Więc, no dokładnie, więc proszę Państwa, to nie jest tak, że rodzice sobie coś wymyślili. My przychodziliśmy, my o tym mówiliśmy, no ale decyzje były podjęte, jakie były podjęte i na to wpływu nie mieliśmy, tak? I jeszcze jedna rzecz, na co no, uważam, że też warto zwrócić uwagę, bo to nie jest pierwsza sytuacja. Docierają do nas, do rodziców również takie głosy. Jest problem z wyjazdami dzieci na różnego rodzaju konkursy, na zawody. Jedna taka sytuacja bodajże miała w kwietniu bądź w czerwcu, sytuacja była, miała miejsce. Dzieci pojechały, nie wiem, do Łukowa, może gdzieś za Łuków i niestety autobus dzieci zawiózł i wrócił, a padał deszcz. Wszystkie dzieci siedziały w samochodzie. Nasze dzieciaczki bodajże z czwartej klasy albo z trzeciej podstawówki. W Międzyrzeczu. Marzły, dlatego że nie miały gdzie zjeść. Tam nie było warunków, bo impreza była w plenerze. No i był niestety problem. Kolejna rzecz pojawiła się bodajże w ubiegłym tygodniu z wyjazdem dzieci na Mistrzostwa Rejonu do Opola Lubelskiego, gdzie chłopcy zajęli trzecie miejsce. Chłopcy zajęli trzecie miejsce. Może warto pomyśleć, mamy busa w Woli Skromowskiej. Przecież tak nie ma u was busa? Nie. A, to przepraszam. Może... Dobrze, to może warto pomyśleć o zakupie jakiegoś środka transportu, gdzie ktoś by mógł te dzieci wozić. Uważam, że jest to naprawdę warte przemyślenia po prostu. Nawet na jednostkę OSP taki samochód pozyskać i wtedy można kogoś na umowę zlecenie zatrudnić i te dzieci może zawieźć tak naprawdę, tak? Nie musi to być osoba zatrudniona na stałe. Myślę, że warto to przemyśleć, bo no, skoro jest problem, no to będzie się pojawiał również w przyszłości pewnie. Dziękuję. Dziękuję. Panie wójcie, proszę. Proszę Państwa, od końca zacznę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o autobusy szkolne i tak dalej, i tak dalej. Musimy opracować jeden pewien sprawny system korzystania z tych pojazdów. Ponieważ w pewnych sytuacjach nie wiem, co ja mam zrobić jako wójt. Czy powiedzieć, weźcie sobie ten autobus, czy zabronić, prawda? Były sytuacje, że przyjechało do mnie jakieś koło gospodyń wiejskich, no i oni proszą o samochód, bo mają gdzieś tutaj swoje spotkanie, gdzieś wyjazdowe. Rzeczywiście zgodziłem się, bo uważam, skoro ma stać, niech płacą za paliwo, albo i nie, i niech jadą. I w pewnym momencie doszło do tego, że wszyscy chcą jeździć, a jest to autobus szkolny. To trzeba podkreślić. Jest to autobus szkolny, ale do wożenia dzieci. Teraz rzeczywiście była sytuacja z wycieczką dzieci, ponieważ nie było takiego autobusu i nie wiem, jakie wiadomości do Państwa dotarły, jakie informacje, czy my pozwoliliśmy, czy nie pozwoliliśmy, ale proszę Państwa, ja rozmawiałem z panem dyrektorem i poprosiłem go o sfinansowanie tego autobusu. Rzeczywiście było tak. Dlaczego? Bo mamy dwa, a jeden w tym momencie był w naprawie. Autentyczny przypadek. Był w naprawie. I nie mogę dać autobusu, który będzie rozwoził dzieci, bo priorytetem jest rozwożenie dzieci. Teraz następna sytuacja jest taka. Jeśli każda jednostka będzie finansowała swoje wyjazdy, to wydaje mi się, że autobus szkolny powinien być tylko i wyłącznie do rozwożenia dzieci. Żeby nie było sytuacji, że jeden dostaje autobus, a drugi nie dostaje tego autobusu. Nie wiem, jak tak to pogodzić, bo za chwilę przyjdą osoby i powiedzą, no proszę pana, ale on w sobotę stoi, a my mamy płacić 2 czy 3 tysiące za wynajęcie autobusu. No trzeba być człowiekiem i teraz warto przemyśleć tą sprawę. Czy oprócz wożenia dzieci te autobusy będą wykorzystywane i w jakim zakresie i przez kogo? Wiem, że na przykład, no nie będę tutaj mówił o innej szkole, ale po prostu wiem, że są pewne rzeczy załatwiane tak naprawdę bez jakichś problemów. No tu wynikają problemy natury. No takiej oczywistej, to są dla mnie błahe sprawy, żeby nie znaleźć 1000 parę złotych na to, żeby autobus pojechał z dziećmi na wycieczkę. Na zawody sportowe. Czy na zawody sportowe. Jak jest zwał, tak jest zwał, bo jeżeli dzieci jadą czy na zawody sportowe, czy na wycieczkę, to są nasze dzieci. W tym przypadku zawody sportowe. Proszę Państwa, nie może też być tak, że no my staraliśmy się z Panią Skarbnik w tamtym roku znaleźć środki i finansować pewne rzeczy. Ale to też nie może być tak,
że wszyscy będą przychodzić do urzędu gminy i prosić o sfinansowanie pewnych wyjazdów. No tutaj my mamy jakiś tam budżet. U nas czasami w budżecie jest tak, że 100 zł w to czy w to robi problem w pewnych paragrafach. I trzeba przesuwać. Sami państwo przesuwacie środki, prawda? Nie może być tak, że wymyślamy sobie jakąś imprezę, nawet szkolną, i przychodzi ktoś do nas i mówi: panie wójcie, trzeba pieniędzy na ten i na ten wyjazd, bo damy na 4 wyjazdy na początku roku i to jest wszystko. Na alkoholówkę ile mam? 4 tysiące z alkoholówki? 4. Mało pije u nas. To są pieniądze zabezpieczone w budżecie ze względu na to, że okroiliśmy nie tylko alkoholówkę, ale inne działania też, które powinniśmy zrobić. Proszę państwa, musimy siąść razem może i uzgodnić, jak mają być te autobusy wykorzystywane, bo ja też chciałbym mieć klarowną sytuację. Zobaczymy, co się da zrobić w tym przypadku. Następna sytuacja była też z dofinansowaniem jakichkolwiek imprez sportowych i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że dzieciom się nie należy dofinansowanie, tylko my musimy wcześniej wiedzieć. I w tamtym roku nanieśliśmy już parę zmian w budżecie, gdzie zabezpieczyliśmy środki na zajęcia sportowe, na wędkarzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na patriotyczne, i mamy poszczególne elementy rozpisane. Że jak ktoś przyjdzie teraz, ja wiem, że takie działanie było w tamtym roku, pani skarbnik zabezpieczyła w tym roku już jakąś kwotę na takie działania, na przykład zawody wędkarskie dla dzieci naszych. Jest kwota zabezpieczona, już nie musimy tego szukać, ale nadal będą się zdarzać przypadki, że będziecie państwo przychodzić i mówić: daj na wyjazd, daj na to, daj na to. To musi być zaplanowane. Jeśli jest zaplanowane, nie ma z tym problemu. Problem staje się wtedy, kiedy my jesteśmy zaskakiwani. A myślę, że takich rzeczy nie powinno być. I jeżeli jesteśmy zaskakiwani, to szanowni państwo, z całym szacunkiem, jednostki organizacyjne mają swoje budżety. To nie jest tak, że jednostki organizacyjne nie mają na takie rzeczy. I muszą na nie znaleźć. Trwały zarząd jest to majątek, który został przekazany jednostce organizacyjnej w pełne władanie, ze wszystkimi konsekwencjami finansowymi. Ja nie mówię, że my nie damy, tylko my nie chcemy być z dnia na dzień zaskakiwani. Jeśli na przykład ten wniosek będzie z jakimś wyprzedzeniem, być może miesięcznym, dwumiesięcznym, no to my jesteśmy w stanie nawet na Radzie, państwo zechcecie pomóc dzieciom, wesprzeć w takim czy innym działaniu, jeśli nam zabraknie środków na poszczególnych paragrafach. Dalej, jeśli chodzi o te barierki, rzeczywiście ja odebrałem ten plac, ale zostałem postawiony w takiej sytuacji, że przyjechali państwo, ja urząd objąłem, trzeba było odbiór zrobić, rzeczywiście zostały odebrane. Ale jeśli mogę coś powiedzieć o tych barierkach. Proszę państwa, w szkole podstawowej w Firleju, w zespole szkolno-przedszkolnym, będzie projektowany, już jest projektowany żłobek. I w momencie, kiedy projektujemy ten żłobek, projektujemy też dojazd do tego żłobka. Wjazd będzie przy głównych drzwiach obok. Wjazd mówię, bo będzie pochylnia dla wózków, które będą musiały wjeżdżać do tego żłobka. Na dzień dzisiejszy już te barierki przeszkadzają, więc one już będą cofnięte w jedną stronę. Jeżeli będziemy zmieniać ten projekt, nie musi być tak, że nie będą one przesunięte w stronę boiska. Nie wiem, jak będzie. Zależy od projektanta, zobaczymy, co zrobi. Ale jeśli ja na etapie odbioru miałem projekt, według którego ja pytałem, dlaczego tam jest tyle miejsca. Ja też byłem zdziwiony, że mamy parking, a za chwilę jest 1,5 metra. No, projektant powiedział, że zaprojektował to przejście i tam chyba 3 zjazdy z kostki są, czy zejścia z kostki, które będą dla tych dzieci, bo dzieci będą sobie obchodzić i tak dalej i tymi zjazdami schodzić. No, dla mnie dziwna sprawa, bo dziecko szuka najkrótszej drogi na boisko czy na plac zabaw i nikt nigdzie nie będzie szło po tych kostkach. To jest takie moje wolne przemyślenie. Ja bym zrobił to inaczej, ale proszę państwa, jeżeli mam taki projekt zatwierdzony, ja nie mogę nic z tym zrobić. Po prostu odbioru dokonałem ze względu na to, że tak być musiało. W tej chwili, gdy będziemy projektować,
gdy teraz już projektujemy ten żłobek, będą wejścia praktycznie tu gdzieś indziej niż są. Będzie odizolowany on z budynku szkoły, z komunikacji szkolnej tak zwanej. Będziemy musieli te barierki pozmieniać. Jak je pozmieniamy? Nie wiem. Zechcę konsultacji. Myślę, że projektanci nie będą mieli nic przeciw, żeby z pewnych konsultacji z Państwem skorzystać. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli pytania do mnie, to zapraszam. Pan Marek był pierwszy, pan Stasio. W nawiązaniu do tych barierek, no to tak jak pan powiedział, projektant zaprojektował, zostało to wykonane, pan odebrał. Wcześniej plan nawet mieliśmy z rodzicami może jakiś, bo to, że one powinny być i to, że pan powiedział, że na skróty dzieci idą i tak dalej, ale tam było też kwestia bezpieczeństwa, że już myśleliśmy jakieś o barierkach, coś jakiś płot prowizoryczny, żeby komuś się nie obsnął pedał gazu i nie wjechał między bawiące się dzieci. Panie wójcie, dobrze, że pan wspomniał o tych wyjazdach i myślę, że ładnie pan to ujął, że jakieś 1000 złotych zrzutki, żeby się zrzucić na autobus, żeby gdzieś pojechać. No myślę, jako my osoby dorosłe jesteśmy w stanie to. Myślę, że priorytetem są nasze dzieci. Czyli bardziej, żeby wyjazdy szkolne były na zawody, żeby to nie było, że możemy nie mieć środka lokomocji, który będzie, żeby taka sytuacja, jak pani Ania powiedziała, że dzieci po meczu siedzą na dworze i czekają, bo taka sytuacja miała miejsce i to Międzyrzec 100% ta miejscowość. Było sporo wyjazdów seniorów, czyli to, co pan wójt powiedział, że no prezydent jest taki, no słuchajcie, no a czemu tamci pojechali, a my nie możemy dostać autobusu? I wyjazdy do teatru, do różnych tego, nasi pracownicy szkolni, kierowcy, no skoro pracuje w niedzielę, no musi mieć dzień wolny i tak dalej, czyli to się też zwiąże z tym, że później nie ma kto tymi autobusami i może jeździć. Więc no nad tym trzeba się głęboko pochylić, ale tak jak mówię, najważniejsze moim zdaniem są dzieci i tutaj nie powinno być jakichś problemów i w to na pewno powinno być sfinansowane z budżetu czy szkoły, czy gminy. Natomiast ja już kiedyś powiedziałem, jeszcze świętej pamięci Leon, jak przychodził tu do nas, no i kwota 20 tysięcy zabezpieczenie na sport mnie przerażała, no bo po prostu mówię, słuchajcie, no to nie da się tego tak ogarnąć za takie pieniądze. No ale on, klub działał i nawet Leon powiedział, że im to wystarcza. Także po prostu no, wyjazdy na zawody i to, że jeszcze mamy jakieś osiągnięcia, nasze dzieciaki, no to powinno być jednak, skoro tak małą kwotę przeznaczaliśmy, tak jak mówię, nie podał pan żadnej kwoty, można na pewno to znaleźć, ale po prostu takie pieniążki kilka lat temu były na sport. No to jest przerażające, bo świętej pamięci Dawid chciał jeszcze drużynę reaktywować, to nie wiem, z czego byśmy to sfinansowali. Do dzisiaj nie mamy boiska. Proszę panie Stanisławie. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójcie, otóż ja chciałem zwrócić uwagę, dobrze pan wójt tutaj powiedział, że 100 zł czy 200 w trakcie roku to jest problem. Oczywiście jest problem, bo jeżeli są projekty budżetu, praca nad projektem budżetu, to tutaj nie ma nikogo, żeby ktoś jakieś propozycje podał dla pani skarbnik. Pani skarbnik, proszę tam wpisać na sport 20 tysięcy czy 30. Tylko tak, każdy przychodzi w środku. W środku, no i pan wójt skąd ma wziąć? Do pana wójta przyjdą, no bo nie do pani skarbnik. Pani skarbnik dla pana wójta, no skąd ja wezmę te pieniądze, skoro rada nie ma tu zapisane w budżecie. No i ja dlatego, panie wójcie, to powiedziałem te inwestycje, żeby to pilnować tego, bo przyjdzie mieszkaniec z wnioskiem w czerwcu czy w lipcu i powie tak, no rób mi chodnik. No rób mi, no w 2005 roku można zrobić ten chodnik, bo trzeba do pani skarbnik wniosek złożyć. Tutaj jeden pan z mieszkańców się bardzo dobrze zachował w ubiegłym roku, żeby wniosek, żeby zabezpieczyć środki na budowę chodnika na ulicy tam
no, do Serockiej. I bardzo dobrze się, i tak trzeba postępować, ja tak uważam, że środki zabezpieczyć na 2004 roku. No i pani skarbnik wie, na czym stoi. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. A pani skarbnik nie wyciągnie tych pieniędzy ze swoich poborów czy z domu, żeby komuś jakoś inwestycje mało zrobić. Dziękuję bardzo. Pani Ania była pierwsza i pan radny też. Ja mam radnego. Proszę, pani radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, skoro został ruszony temat tego parkingu czy placu utwardzonego koło szkoły. Szanowni państwo, na pewno wszyscy radni pamiętają, ile na ten temat rozmawialiśmy tu na tej sali. Jeździliśmy na plac szkolny. Konsultacje były z panem dyrektorem, z radą rodziców. Nie mogliśmy na początku dojść do wspólnego jakiegoś porozumienia, jaki ten plac, jakiej wielkości ma być utwardzony ten plac. Po jakimś czasie pewne ustępstwa, dogadaliśmy się. Panie wójcie, ja wiem, że to nie jest pana wina, ale po raz kolejny radni zostali potraktowani, jakby ich nie było. Skoro ustaliliśmy pewien zakres robót odnośnie tego placu i było nam mówione tak, że, jak dobrze pamiętam, że to między innymi sanepid powiedział, że musi być odgrodzony ten parking od placu zabaw, a więc wszyscy byliśmy takiego zdania, że jeżeli będzie, czy to płotek, czy barierka, to będzie to się kończył utwardzony plac i będzie ta barierka, czy jakiś płotek oddzielający plac zabaw od tego parkingu. Nikt z radnymi nie rozmawiał na ten temat i nie powiedział, słuchajcie, przepisy są inne i pan projektant zaprojektował płotek, nie wiem, 1,5 metra od krawędzi tego utwardzonego, czy 2 metry. To jest potwierdzenie tego, panie wójcie, powtarzam po raz kolejny, że pan w tym nie uczestniczył, ale ludzie, którzy mieli na to wpływ, mieli daleko gdzieś decyzję Rady Gminy, decyzję Rady Rodziców, no bo pan dyrektor był zadowolony, jakby nie było, aby było zrobione, bo trzeba coś zrobić, bo to straszyło koło tej szkoły. Także panie wójcie, było jak było. I pracę w wakacje. Było jak było, ale na przyszłość to uważam, że z to rado, czy powiedzmy z następną, w następnej kadencji, od początku do końca trzeba rozmawiać na temat pewnych inwestycji, a nie tylko ktoś tam rzucił hasło, nie było sprzeciwów, to teraz ja sobie robię jak chcę. A teraz wychodzi, że 2 metry placu tej kostki, co kosztowało to niemało pieniędzy, bo kto troszeczkę w sprawach budowlanych tam albo się orientuje, albo coś tam robił, to wie, ile to kosztuje. Tutaj podłoże było utwardzone, a więc nie trzeba było stabilizacji robić takiej jak pod normalny parking czy plac jakiś postojowy, jakby to nie nazwać. No a okazało się, że wydaliśmy potężne pieniądze. Więcej jak osoba prywatna. O, pani Aniu! Prawie o 100 zł za metr. Pani Aniu, ja niedawno układałem, nie wiem, 700 metrów kostki, to wiem, ile to kosztuje. A tutaj, dlatego że płaci się publicznymi pieniędzmi, to można wydawać bez ograniczeń? Trzeba to wszystko kontrolować od początku do końca. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Proszę państwa, nie wiem, czy będziemy jeszcze dyskutować na temat tego parkingu, czy nie. Mam nadzieję, że kiedy indziej również będzie taka okazja, chyba że pani Ania zechce jeszcze zabrać głos. Nikomu nie odbieramy, ale proszę państwa, no rzeczywiście, to nie ja wtedy byłem na wójtem i nie ja decydowałem o pewnych rzeczach. Powiem tak, nie będę rozliczał nikogo, nawet z urzędu, za to, co kiedyś było to zrobione, bo powiem tak, nie wracajmy do tych rzeczy. Ja
dzisiaj z urzędnikami rozmawiam otwarcie. Otwarcie, jeśli trzeba, rozmawiam również z państwem. Jeśli jest jakaś inwestycja, przychodzimy. Jest na przykład budowa OSP, ja nie upieram się, jaka to ma być OSP, gdzie ma być to ulokowane. Tak jak ja powiedziałem panom radnym, czy państwu sołtysom zainteresowanym tą inwestycją. Od państwa to zależy. Nie ja tam będę uczęszczał. Tak samo nie ja chodzę codziennie po tym parkingu. Większość inwestycji rzeczywiście powinna być konsultowana, ale na pewno państwo zauważyliście, że odkąd ja tu jestem, konsultowane są takie rzeczy z państwem, czyli parking, jeśli chcecie, żłobek możemy wam pokazać, jeśli chcecie, możemy skonsultować układ pomieszczeń tutaj po przedszkolu, które będzie przeznaczone na budynek administracji publicznej. To wszystko jest konsultowane. Państwo jeszcze raz możecie, raz na sesji, ale też możecie przychodzić do nas do urzędu i pytać. To nie jest tak, proszę państwa, że my spotykamy się raz na miesiąc i kawa na ławę jest wyłożona i wszystko, co państwo zechcecie, będziecie wiedzieć. Nie, bo zadając pytania, my czasami jesteśmy nieprzygotowani, żeby udzielić jakichś odpowiedzi, ale na pewno zauważyliście różnicę na komisjach, że dyskutujemy o wszystkim, że bierzemy państwa informacje czy uwagi do siebie i że nawet w budżecie ustalamy to, co państwo chcecie. Bo proszę państwa, szanowni mieszkańcy, budżet jest wójta, ale uchwalany przez radę. Jeżeli na przykład rada zdecyduje, że pieniądze nie idą na tą czy na inną inwestycję, a pójdą gdzieś indziej, no to co ja mam do gadania? Czy pani skarbnik? No nie. Tak uchwalicie. Jeżeli działka nie została zakupiona, to czyja to jest wina? Radnych, wójta czy urzędników? No trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego nie została zakupiona? A może nie było pieniędzy? Dzisiaj też są inwestycje, na które już nam brakuje pieniędzy i wiemy, że zabraknie. Szanowni państwo, trzeba wiedzieć, że nie wszystko można zrobić, ale jeśli radni zadecydują, że będzie działka kupiona, że robimy taką czy inną inwestycję, no to urząd będzie to realizował. To nie jest tak, że my tego nie zrobimy. Wiecie, jaka była sytuacja ze strażą, prawda, z budynkiem. Wiecie o innych działaniach, które chcemy tutaj wdrożyć. Wiecie o działkach, o których powiedziałem, że z KOWR-u zabiegamy o dofinansowanie. Przecież to jest sprawa niby wewnętrzna, niby to urząd ma decydować, które działki i tak dalej, ale już państwu mówię, dlaczego na przykład działki 3 zostały wzięte pod uwagę, a nie inne. Dlatego, że wnioski dotyczą tylko na przykład działek do terenów rolnych i nie można na przykład w Firleju nic zrobić, albo na przykład w jakiejś miejscowości. Wszystkie projekty też mają ramy jakieś. My jako urząd staramy się w te ramy wpiąć poszczególne nasze działania czy finanse, ale to od rady zależy, na co to pójdzie. Proszę państwa, ja gwarantuję to, że tak jak do tej pory, spotykamy się, rozmawiamy i decydujemy wspólnie o pewnych rzeczach, prawda? Jeśli chodzi o nawet ten żłobek, zarzucali mi, że z nikim nie konsultował żłobka i w szkole jest ten żłobek. Ale mając na uwadze dofinansowanie i potrzeby mieszkańców, którzy to mieszkańcy zgłaszają rzeczywiście, że żłobka nie ma i przydałby się ten żłobek, czasami nie mamy wyjścia, bo gdzie indziej zrobić taki żłobek? Nie ma czasami możliwości gdzieś indziej. Ktoś mówił, że tutaj w urzędzie, tutaj przy urzędzie można zrobić. Może i można było to, ale to trzeba było konsultować. Nie wiem. Proszę? Tu gdzie przedszkole? No właśnie, jakie były priorytety? Dlaczego tak zrobiono? Słuchajcie, nie wiem, ja jestem osobą, z którą da się rozmawiać i na pewno przez ten czas wykazałem dobrą wolę i mam nadzieję, że przy każdej inwestycji, większej, bo ja mówię o większych, będziemy rozmawiać i będziemy konsultować, jak mają wyglądać i jakie te rozwiązania będą. Nie jesteśmy też w stanie na każdym etapie postępowania, jeśli chodzi o projektowanie, państwu relacje składać. To jest tak, że przychodzi projektant, ma koncepcję, coś tam robi, za chwilę albo urząd podważa pewne rozwiązania, albo nie. No, to musielibyśmy się co tydzień spotykać.
bo osoby, które tutaj przychodzą, czasami mam 3-4 spotkania dziennie z różnymi problemami. O tych problemach musiałbym Państwu na bieżąco sprawozdanie składać, ale to chyba nie w tym rzecz, bo jednak urząd też musi się swoimi prawami rządzić. Jeśli trzeba będzie, ja zapraszam do siebie. Proszę Państwa, jeśli chcecie jakąkolwiek dokumentację, one są do wglądu, one są, no chyba, że nie mamy, bo aktualnie projektanci mają dokumentację u siebie, ale przecież można zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, poszczególne inwestycje. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze tylko chciałam jedną rzecz tutaj w sprawie tego boiska, bo tutaj nie do końca zostało to dobrze przekazane, bo my jako rodzice nie chcemy tam robić boiska. Stricte boisko pełnowymiarowe. Pani Ania mówi o tym boisku betonowym, co było kiedyś, tak? Tak, tam chodzi, my osobiście jako rodzice chodziliśmy tam, nanosiliśmy poziomy, patrzyliśmy, jaka ziemia jest przewożona, łącznie z tym, że chcieliśmy posiać tam trawę, również spotkać się, dać swój wkład społeczny, bo to nie jest tylko tak, że my przychodzimy, tylko wiecznie coś chcemy, ale też również od siebie chcemy dawać, tak? Więc jeżeli chodzi o to boisko, tam głównie braliśmy pod uwagę, że powstanie tam żłobek, że jest przedszkole. Chodziło głównie o te małe dzieci, żeby ten plac odgrodzić, żeby ta pani mogła z nimi bezpiecznie pójść i żeby one w tym miejscu mogły się bawić, kopać piłkę, żeby nie rozproszyły się po całym placu i żeby to dla nich też było bezpieczne. I tylko pod tym kątem jest to robione, bo nasze starsze dzieci korzystają z hali, chodzą na orlik, są to dzieci, które mogą pójść przez DK19 i naprawdę nie ma tu problemu. Głównie chodziło o te maluszki. Jeżeli chodzi natomiast o całą budowę placu, no nam zabrakło niestety tu dialogu. Bo nam nie chodzi o to, że ma nas ktoś zapraszać co tydzień do gminy, czy z panami radnymi konsultować. No akurat tu pana wójta wtedy nie było. Tylko no myślę, że jest to nauczka na przyszłość, żebyśmy wszystko, no takie ważne zmiany po prostu konsultowali. No bo jednak zabranie 2 metry placu było to dużo. Można było przeprojektować to i zamiast pasu zieleni zrobić barierkę od strony bezpośrednio od szkoły, która zajmuje mniej miejsca, ale daje za to te ileś centymetrów, czy tam, znaczy metrów, no tak, więcej, tak? Więc można było to po prostu zrobić troszeczkę inaczej. Stało się jak się stało, no mam nadzieję, że po prostu więcej nie będzie sytuacji, no i ponownie wnioskuję, o czym wnioskowałam na zebraniach sołeckich, żeby podawać komisję do publicznej wiadomości. Chcielibyśmy uczestniczyć w życiu gminy. Wiem, że nie ma takiego przepisu, który gminę obliguje do tego. No jednakże to jest jak z mszą w kościele, że katolik wie, że ma chodzić, a jak nie będzie wiedział, na którą godzinę, no to nie pójdzie. No i tak samo jest u nas, tak? No że jak mamy przyjść na te komisje, jak de facto nie wiemy, kiedy one są. Dlatego ponawiamy prośbę, żeby jednak te komisje były podawane. No bo panowie radni też, no niestety, no nie wszystko wiedzą. Są z naszych okręgów, my czasami nie wiemy też, że jakieś prace nad czymś trwają. Chodzi o transmisję? Nie, ogólnie o podawanie do publicznej wiadomości, kiedy są po prostu komisje. Już nikt nie mówi, żeby były nagrywane, tak? Też posłyszałem. Ale no, szanujemy panów radnych i prosimy, żeby były po prostu podawane, żeby mieszkańcy mogli przyjść. Dziękuję. Dziękuję. Na tym kończymy 66. sesję 8. kadencji Rady Gminy Kidlej. Dziękuję Państwu. Zamykam. Ja mam nadzieję, że... Jak przejmu nie zamknęli, to...